Doktorze Brown, docierasz od strony drzwi kuchennych do Szkarłatnej Róży, do Beckett Hall. Jest godzina 20:30. Twoja wczesna kolacja z Becky, twoją żoną, zakończyła się przedwcześnie po rewelacjach, które ty zdradziłeś jej, ona tobie. Widzisz, że w drzwiach stoi jeden z ochroniarzy pana Pastornińskiego. Pali papierosa, wydaje się trochę poddenerwowany, przestępuje z nogi na nogę. Ale kiedy cię zobaczył, skinął ci głową. Co robisz? Ale rozumiem, to nie jest Kain. Nie, to nie jest Kain. Kain pewnie jest w środku, gdzieś tam zajada jakiegoś kurczaka znowu po kątach. Okej, no podchodzę do niego w każdym razie. Czy on wygląda, jakby miał zamiar gdzieś tam mnie zatrzymywać przed wejściem tam, czy mogę po prostu sobie tam wejść? Wydaje się przyjazny. Nawet, wiesz co, ja sobie wyobrażam, że w końcu pan Pastornicki cię zapraszał z żoną. Może poinformował tam już ochroniarzy o tym, że potencjalnie będziecie, więc widzisz, że ten ochroniarz tak po prostu skiepował. O, dzień dobry, doktorku. A tak bez żony? Szef mówił, że mogą państwo przyjechać oboje. Tak, no żona niestety dzisiaj nie mogła, ale to mówiłem już panu Pastornickiemu, ale za słówko bym wpadł zamienić. Ale chce pan przez kuchnię? Kane tam już jest w środku, je kurczaka, jak to Kane. Tak, to z nim zagadam najpierw. Dobra. To wiesz, on dosłownie, wiesz, przepuścił cię w drzwiach, wpuszcza cię od strony kuchni. Tam od razu wchodząc, wiesz, czujesz zapachy, gotują się jakieś, wiesz, faktycznie jedzenie, coś tam się przygotowuje, słychać szczęk naczyń, dosłownie jakieś garnki się przewalają, trochę ruchu jest. Natomiast wydaje ci się, że może jest trochę mniej niż bywało, nie? Jest troszkę może spokojniej mimo wszystko. Chociaż nie bywałaś tutaj zbyt często. Nie? No, ostatnim razem jak byłem, to chyba było w ogóle rano, także mogę mieć trochę słabe porównanie. No, ale w każdym razie rozglądam się za Kainem, jak wchodzę do tej kuchni. Myślę, że podchodzę do niego. Kane, cóż porabiasz w takim razie w klubie? Ten też jak niedawno przybyłeś. Jak już powiedziałeś, jem kurczaka. Jaka jest pora dnia, czy tam nocy? 20:30 mniej więcej, także wczesny wieczór, jeszcze przynajmniej wczesny wieczór na Beckett Hall. No to opierdzielam coś na szybko, bo zaraz będzie trzeba umyć ręce i poudawać, że jest się groźnym, tak? Więc opędzluję coś na szybko, widząc doktora. O! Dzień dobry, panie Summers. Przewracam oczami, jak mi tak panuje, nie? Ale no... Jest może pan Pastornicki już? Mam nie, trochę nowych nie. wieści. A, tych wieści? Czekaj, bo sałatki trochę zostało. Napycham pełną gębę, wycieram jak nochą. Wychodzę na salę, zaczepiam kogoś z kelnerów. Jest u góry? No. Tak, jest u góry. Jest u góry. A sam? Sam, dzisiaj sam. I idę. Ja myślę, że w tym samym czasie mniej więcej dociera nasz przyjaciel Charlie też do klubu. Drobny deszczyk siąpi na twój parasol. Z której strony wchodzi Charlie? Od frontu czy od kuchni? Od kuchni. Ja miałem mieć jednak chyba zmianę dzisiaj, tak jak ustaliliśmy z bossem. Przy czym tak dość spokojniej tym razem. Nie jestem pewien jeszcze, jaka jest atmosfera w klubie, jaka będzie moja rola teraz. Wiesz co, ty faktycznie widzisz, że jakby jest trochę spokojniej, że mimo wszystko normalnie w sobotę wieczorem wiesz, że bardzo często przychodziła elita, śmietanka miasta, tak? Cała bohema.
I przeważnie tutaj, wiesz, chłodziły się już butelki whisky, chłodziła się wódka polska, czy sprowadzana gdzieś tam z Europy, bo było na to wzięcie. Nie? Dużo jedzenia się gotowało, jakieś bigosy, coś tłustego. A tutaj widzisz, że powiedziałbyś, jest mniej więcej tak połowa z tego, co była, co naokół bywa. Nie? Więc jest ciszej, jest trochę spokojniej. Zaczepiam tam Betty. Jak to wygląda dzisiaj, jak atmosfera? Co widzisz, że ona jest lekko podenerwowana. Wiesz co, dziwnie trochę dzisiaj było, bo przyjechał ten Kruger, jakkolwiek, ten od SS-mana i zaczęli po swojemu przestawiać, urządzać coś w tym, w pokoju, na zapleczu. Barbara była strasznie zdenerwowana przez to. Ale to co, będzie show, będzie jakiś zespół, czy jak? Czy będziemy siedzieć tak po cichu? Znaczy jakaś muzyka będzie, ale żadnego show chyba dzisiaj nie będzie, bo z tego co zrozumiałam bossa, to Obersturmbannführer będzie miał dzisiaj pokój na własność. Ale nawet nie zapowiedział się, czy przyjdzie sam, czy z jakimiś gośćmi i co z tego będzie. A to nie on na środy się umawiał? Nie, może w środę to cały lokal on blokował. W środę tak cały lokal, tak. No to zobaczymy, to wezmę fartuch na razie i... Wiesz. Słuchaj, bo Barbara, wiesz jak Barbara czasami trochę nasłuchuje, nie? Chce być na czasie. To nie. Ponoć ten Kruger mówił szefowi, że oczekuje Obersturmbannführer, że będziesz dzisiaj wieczorem. Że ja będę? Tak. Ty. Uhu. Ona widzi, że tak nerwowo się uśmiecha. Czyżbyś już wpadł mu w oko? Widziałeś w ogóle tego typa? Wiesz co, on jeździł, nie? Gdzieś tam po mieście, także go widziałem tylko. Fajny, przystojny nawet, ale kurde taki... Nie wiem, nie umiem go rozczytać, nie wiem jak to będzie, także... No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że jak taka gruba ryba, to może chociaż sypnie jakimś napiwkiem. No, może. Tylko gorzej, bo mniejszy tłum, no to suma mniejsza z wieczora. Właśnie. Ale w ogóle to ten, przed chwilą przyszedł ten... taki jakiś, no ten, nie wiem, lekarz, doktorek taki i razem z Kane'em poszli na górę do pana Postolnickiego. Aha, no to pewnie załatwiałem jakieś biznesy poważne. Pewnie tak. Dobra, no to słuchaj, jak już przyszedłeś, założyłeś tego fartucha, to bierz się w takim razie do roboty. Tam stoliki trzeba na pewno powycierać, nie? No to lecimy. Lecimy. Dobra, w międzyczasie doktor Carter i Kane docierają na pięterko do prywatnych pokoi Pastornickiego. Gdzie mogą znaleźć Pastornickiego w takim razie? Cliff, gdzie się ukrywasz? Nie nazwałbym tego ukrywaniem. Już oczywiście widzę, to wszyscy widzą, że dzisiaj ruchu nie ma i tego co przypominam sobie, miało to być raz na miesiąc, prawda? Takie spotkanie, czy... Więc jedna z czterech weekendowych najlepszych pór mi odpada. Ale dzisiejszy wieczór jest ważny dla nas wszystkich. Także myślę, że i pan Summers, i doktor Brown mogli nakryć mnie. Jak chodzę po wielkim, takim długim pokoju, po bibliotece, która została po moim wujku. Może przeglądałem tylko, tak pewnie było, bo niespecjalnie jestem taką literaturą zainteresowany. W ogóle teraz zdaję sobie sprawę, że niewiele wiem o swoim przodku. Kiedy ja na tej drabince, wyobraź sobie taki regał długi na całą ścianę, pełno różnych książek. Mhm. I wyciągam, przeglądam.
żeby znaleźć cokolwiek na temat, który mnie interesuje, który widziałem dziś rano w tym pokoju. I wiesz co? Faktycznie dostrzegasz parę... nie jest tego zbyt dużo, ale w tych dokumentach, gdzieś tam w tych książkach jest poupychane parę takich materiałów związanych z okultyzmem. Może wcześniej tego nie widziałeś, nie zwróciłeś uwagę, ale jest tam parę jakichś rękopisów, czy może nie nazwałbym to książek, ale dosłownie, wiesz co, znalazłeś jakiś taki foliał, w której są luźne kartki z opisami różnych jakby rytuałów czy czegoś i widzisz, że jest to, są to pisma jakby albo przepisane przez kogoś, ale są one autorstwa Alistaira Crowleya. Nie znam. Jakiegoś alchemika, jak to wygląda, jakiegoś okultysty. Doktorze Brown, widzę doktora Browna. Panie Summers, dobrze, że pan jest. Proszę, zamknijcie drzwi, chodźcie, chodźcie. I ja paszę też pargały. Alistair Crowley. Muszę zobaczyć liście, liście gości. Jeszcze miele jedzenia. Dobry wieczór, panie Pasternicki. Dobry wieczór, doktorze Brown. Pan jest też osobą uczoną. Owszem. Przychodzę tu nie bez przyczyny. Bo pana zaprosiłem. To też. Ale udało mi się dowiedzieć pewnych rzeczy. Porozmawiać z żoną. Żona rozmawiała z tym koronerem. Wiecie. A, tak. No, dobra. Składam szpargały, siądźmy. Gdzie jest Charlie? Nie widziałem go na dole. Chwila, moment, siadajcie. Tak, idę do drzwi. Wołam jakiegoś leszcza. Ty, ono tutaj, gdzie jest Charlie? Przybiega taki młody chłopaczek, który dosłownie jest, wiesz, jakimś posługaczem. Pan Charlie przyszedł przed chwilą, zmiata, znaczy stoły czyści, tak. Nie, on nie jest dziś od stołu. Przyszli go do mnie natychmiast. Nie, nie jest. Przyszli go do mnie natychmiast. Już widzisz, że on po prostu zawinął. Śmiela! Przeskakuje po trzy dosłownie stopnie i gdzieś tam zwala się. Znaczy nie spadł ze schodów, tak, ale wiesz, zeskoczył po prostu i zwala się na dół. I słyszysz jeszcze tak, że panie Charlie! Charlie, ty widzisz, że z góry zbiega taki ten chłopaczek, taki posługacz, nie? Co jest? Pan Pastornicki, pan szef bardzo pana prosi i mówi, że pan dzisiaj nie od stołów, żeby nie z stołu zmywać, tylko tam na górę. Wymyślił znowu. Dobra, no to idę. Ja nie wiem, nie mówił, tylko, ale był zły chyba był, więc no niech pan uważa na siebie, panie Charlie. Charlie awansował na pana. Trzymam gardę. Co w ogóle jest za zachowanie? Czy ich gdzieś pobiłem? Żadnych dowodów nie ma. Nie ma. Charlie, wtaczasz się w każdym razie na górę i widzisz już całą kompanię zebraną. Zaglądam. Chodź, chłopcze, chodź. Na to, że... Dobry wieczór. Panie Brown, panie ma dla nas informacje. Dobry wieczór. Zamykam drzwi. Charlie siada, tak sądzę. Jak już wszyscy zajęli gdzieś tam miejsca, no to doktor Brown tak się odzywa, zastanawia się, od czego zacząć. Rozmawiałem z żoną, tak jak już wspomniałam. Pewnie codziennie. Rozmawiałam z tym koronerem. A, o tym. I dowiedziała się, że to ciało było w tak przerażającym stanie, że ten koroner sam, wiecie, nie widział chyba nigdy takich rzeczy. Całe pocięte, jakieś znaki. Kazali mu wpisać co innego do karty zgonu. Kto mu kazał? Na kto mu kazał? SS? No. Do tego szperałem trochę w uniwersyteckich materiałach. Udało mi się znaleźć co nieco na temat, wiecie,
tych znaków, które tam były w tym notatniku i tak dalej, w mieszkaniu Anny Miller. I niestety, drodzy panowie, mam podejrzenie graniczące z pewnością, że jakiś delikatnie mówiąc imbecyl bawi się z nawet nie wiem czym, jakimiś okultystycznymi praktykami, prawdopodobnie licząc na no cóż, przejęcie jakiegoś rodzaju władzy nad światem. Ja załamuję twarz w ręce i... Jeszcze tak, nazistom brzmi... jest za mało potęgi? To brzmi zupełnie nieprawdopodobnie, abstrahując od tego, czy to jest możliwe, czy nie, i czy takie tutaj praktyki mają jakikolwiek, że tak powiem, cel, ale fakt faktem, spójrzcie, wyciągam tam z torby, otwieram taką skórzaną torbę, wyciągam z niej te materiały, które gdzieś tam przepisałem z książek z biblioteki, i pokazuję na symbol tego drzewa. Drzewo życia to było, tak? Spójrzcie. Był pewien badacz, który opisywał te rzeczy. Swoją drogą, te wszystkie nazwy są żydowskie, o ile to już pamiętam. Tylko, że Brown, gdyby znaleźli u pana te dokumenty z tym pismem. Ja to tylko przepisałem z uniwersyteckich bibliotek. One tam wszystkie są. A Żydzi wreszcie się utrzymały. W każdym razie. Nie, żebym do końca zrozumiał, czy uwierzył w to, co jest tu napisane, ale rzekomo odprawienie iluś tam rytuałów pozwoli przejść jakąś ścieżką tego drzewa życia i osiągnąć stan, w którym jesteś w stanie tworzyć, czy coś takiego. Te rytuały, znalazłem kilka opisów, one nie do końca były spójne, ale wszystkie wyglądały dosyć krwawo i makabrycznie. Podejrzewam, że wiedząc, jak wyglądało zabójstwo Anny Miller, to z całą pewnością była jakaś ofiara. Ktoś ją musiał po prostu złożyć w ofierze, wierząc, że będzie w stanie coś z tym zrobić. I tak sobie pomyślałem, że może bylibyśmy w stanie przewidzieć w jakiś sposób kolejny krok sprawcy, wiedząc, jaka jest droga tych rytuałów. Którykolwiek z tych rytuałów wymagał 5 kolumn? 5 kolumn? Pytanie do mistrza gry? Nie, raczej nic tam nie widziałaś. Natomiast wydaje mi się, że na tyle doktor Brown jest inteligentny, że może mu się to mimo wszystko kojarzyć z tym pentagramem, który gdzieś był wyrysowany, był potrzebny do jednego z rytuałów jako gdzieś tam otwarcia miejsca mocy, powiedzmy, nie? Więc no 5 kolumn, 5 ramion, gwiazdy, zależy jak te kolumny byłyby ułożone, ale mogłyby na przykład faktycznie wieńczyć pentagram. Nie, o kolumnach nic nie było. Był jeden rytuał, który wymagał użycia pentagramu. Penta co? Może 5-ramiennej gwiazdy, symbol okultystyczny. Jakaś wybrakowana gwiazda Dawida? Coś takiego jak tutaj, pokazuje te dokumenty, które właśnie wyciągnąłem z biblioteki. Pewnie tam coś takiego będzie, założę się, że coś takiego będzie. Tak, nie zdążyłeś się, wiesz, wczytać, ale dosłownie, wiesz co, doktorze Carter, ty widzisz, że część tych notatek, które pokazuje ci Cliff, to może nie tyle to samo, co znalazłaś u Regardie, ale wygląda na jakby jakiś pierwowzór. Wydaje ci się, że to jest opisany jeden z tych samych rytuałów, którym gdzieś tam udało ci się wyczytać u Regardie. Tak, to jest z grubsza to samo. Obawiam się, że oni chcą Beckett Hall urządzić. Chwila, moment. Swoją czarną msztę. Co z tym zrobimy?
Wysadzimy ich tutaj? Specjalnie mówię o wysadzeniu. Zastanawiam się, jak pan Pastornicki zareaguje na pomysł wysadzenia jego lokalu. I co rano Kruger przywiózł wyposażenie tej sali. Zerkam na Charlie'ego. Tam jest 5 takich paskudnych kolumn, które będą się układać w ten pentagram, o których mówił doktor. Zaczekajmy, może. Okej. Okay. Może zaczekajmy, jak Julka wróci, będziemy kontynuować sobie. Rzuciła nas. Rzuciła nas, dokładnie. Ja tu miałem sobie przygotować jeszcze obrazki tych kolumn. Poleciała sprawdzić, czym się różni Finlandia od Norwegii. Albo rysować pentagramy. Teraz jest wyciszona w ogóle i nie słychać je. Tam nawija do nas. O, ale jakie fajne, koszulka w awokado. No, zajebista. Ktoś mi się do drzwi dobijał. Jakiś Arab. Szukał imprezy. Którego zamknęłaś na klucz. Jak wiesz, po dzisiejszym wstępie może to wiele rzeczy oznaczać. Ale Andrzej jest tutaj, to nie ma. Dobra, to słuchajcie, to kontynuujmy. Pastornicki zaczął mówić o kolumnach, tak? Tak, dziś rano Harry Kruger zwiózł do tej sali 5 kolumn. Ułożone tak. Ale kolumn takich? Tak. Paskudnych takich, z czaszkami. Moje wyobraźnia podpowiadała mi, że to takie wygięte, małe, wysuszone dzieci. Ale ja się na tym nie znam. To miejsce jest tajemnicze, jak się okazuje, bo to są zapiski mojego wuja. Nigdy mnie to nie interesowało, nie jestem tego typu człowiekiem. I zdajecie sobie sprawę pewnie, że prawie gościny naszych czarnych przyjaciół nie miałem nic do powiedzenia. No domyślam się. To jest pytanie, Charlie. Bo Obersturmbannführer prosił o ciebie. Charlie pobladł na pewno w tym momencie. Na dzisiaj? Na dzisiaj. Ale tu panowie mówili o składaniu ofiary. Tak mówili. Wiecie, tak przerywam niezręczną ciszę. Tam nie wszystkie te rytuały wymagały składania ofiary. Niektóre dotyczyły, nie wiem, uprawiania seksu o północy albo jakichś takich tego typu rzeczy. Doktorze Brown, musimy wiedzieć więcej. Ale nie będziemy ryzykować życiem Charlie'ego, prawda, chłopcze? Zanim w ogóle zareagujesz. Kontynuuję dalej, bo wiesz, twoje zdanie nie ma znaczenia. Musimy wiedzieć, jaka jest chronologia tego wszystkiego, do czego oni próbują dojść. Musimy ich dopaść, nim tu wejdą. Panie Samers, no i co zrobimy? Oni tu mają cały garnizon. No dobrze, ale jak ich zabijemy, to może przyjdą niepopierdolonych. Najpierw to zabiją pana, panie Summers. I połowę miasteczka. I zamku. Dla przykładu. Nie wiem, ja uważam, że powinniśmy ich dopaść. Zresztą czekamy już zbyt długo. Moje zdanie macie. Znacie. Wyjmuję tam resztę tych notatek z tej torby. Tak rozkładam na stole, przy którym siedzimy. Przez chwilę je układam. Szukając tej właśnie z kolejnością tych rytuałów. No i co tam znajduję? Co faktycznie znajdujesz w tych wszystkich notatkach, które przepisywałeś, nawet tak momentami dość chaotycznie, znajdujesz pewien wzór. Wygląda na to, że większość tych rytuałów ma pomóc osobie odprowadzającej rytuał na przejęcie w jakiś sposób mocy, która ma pozwolić otworzyć
tej osobie jakby ścieżki na drodze drzewo życia do możliwości manipulacji rzeczywistością. I tu faktycznie te rytuały wyglądają mniej więcej tak, że każdy z nich jakby otwiera kolejną jakby ścieżkę, otwiera kolejną drogę. I w tym momencie widzisz, że tych rytuałów musi być co najmniej 3. Które faktycznie tam masz informację o tym, że jedno wymaga takiej energii stricte seksualnej, drugi wymaga ofiary krwawej, a trzeci wymaga tak naprawdę odprawienia pewnego rytuału związanego już bardziej z rzuceniem zaklęcia i z obecnością jakby, powiedzmy, istoty nasączonej mocą. Nie? Więc na pewno nie jest tak, że każdy z nich wymaga jakby gdzieś tam ofiary śmiertelnej. Natomiast ciężko ci ułożyć to w jakiś konkretny, wiesz co, schemat. Masz na pewno rysunek, który pokazuje, jak układają się te ścieżki po kolei na drzewie życia, ale w ogóle na ścieżek na drzewie życia jest 22, tak? I na pewno wiesz, że te, które są potrzebne do otwarcia jakby otwarcia tej mocy jako takiej, to są trzy ścieżki prowadzące między tymi jakby głównymi sefirami, między tymi głównymi jakby zasadami, tak? I to są ścieżki prowadzące między, już ci powiem, bo tak szukając tego, miałeś to gdzieś tam, doktorze Brown, zapisane. I te trzy ścieżki, które mają ostatecznie otworzyć tę tak jakby koronę rzeczywistości według niego, to są ścieżki prowadzące od sefiry, która nazywa się Chochma, do sefiry zwanej Biną, i później dwie ścieżki jakby prowadzące z obu tych sefir, z Chochmy do Ketera i z Biny do Ketera. To są trzy ścieżki, nazwane one są wręcz Dalet, Alef i Bet. I to są te trzy różne rytuały. Mm-hmm. Mam informację na temat tego, który z nich zawierał ten pentagram? Ostatni, już przejście betem, że tak powiem, betą, tak, przejście z Biny do Ketera. Widzicie tu, panowie, jak pokazuję na rysunek tego drzewa życia. No widzę, tak. na co patrzę, bo nic mi to nie mówi. O ile dobrze rozumiem to, co autor zapisków, które znalazłem, miał na myśli, to żeby posiąść tę moc, której prawdopodobnie pragną nasi czarni przyjaciele, należałoby odprawić 3 rytuały, które symbolizują w jakiś sposób przejście 3 ścieżkami, i pokazuję na obrazku, którędy to miałoby przechodzić. Wygląda na to, że jeden na pewno już został odprawiony, ten krwawy. No. Jednego nie ma, o jednym nic nie wiemy. Nie mamy się czym martwić. O jednym nic nie wiemy. To wygląda na to, że dzisiaj by chcieli odprawiać ten trzeci. Ten z użyciem pentagramu. I wyjmuję kartkę z notatkami. W sensie pokazuję jakby tą kartkę, na której były te notatki. Wygląda na to, że to już jest ten ostatni. Nie wiem, czy pomieszali kolejność, czy po prostu nam nic nie wiadomo o tym. Pewnie nam po prostu nic nie wiadomo. Może ten ostatni planują na środę. Miałoby to sens, ale ten ostatni jest z użyciem tych kolumn, co dzisiaj kazali ustawiać. Czy Obersturmbannführer był już w mieście, kiedy zginęła Anna? Kiedy została zabita Anna? Nie. Nie był. Może był, tylko o tym nie wiedzieliśmy.
Gdyby albo... udało nam się dowieść, że on stoi za śmiercią Anny Müller. Krótko mówiąc, że to SS-man zabił SS-mana. Myślisz, że go oddeleguję stąd? A nawet jeśli będziemy mieli takie informacje, komu je przekażemy? Wyślemy faksem do Berlina? O, jest gestapo. Jest gestapo u nas w mieście? To znaczy właśnie Anna Müller była gestapo. Anna Müller była z gestapo, aha. No. Tak. Mhm. No, ale nie przyszedł ktoś za nią? No właśnie, zanim przyszedł Bursztyn-Mann-Führer. SS za nią przyszło. Mhm. Natomiast Anna Müller miała jakichś zastępców. To nie jest tak, że w ogóle nie ma w tym momencie w mieście gestapo. Kilku gestapowców zostało i jej jakby zastępcą był niejaki Johann Wolfgang Blitz. A to jest ktoś normalny, czy to jest jakiś zjeb? Jest gestapo. Jest gestapo. Dobra, ale... Ja myślę, że jestem na tym poziomie mentalności, że to jest praca jak każda inna, więc... Gestapo w ludzką twarzą. Powiem tak. Przypominam ci, że służyłem w ich armii. Może nie we tak. Ale jednak. Anna Müller stała za spaleniem tego przytułku, który był jakby prowadzony przez Żydów w miasteczku i kościoła, który stał obok. Johanna wtedy tam nie było. Johan jest w miarę młodym gestapowcem, który przybył do Elizabeth mniej więcej rok temu. I myślę, że wydał ci się bardziej takim, wiesz, trochę służbistą, trochę biurokratą na tyle, na ile go poznałeś. Jak służbistą, ale... to zajebiście. Mhm. Bo to go wiecie, bo on się będzie chciał wybić na ten. Nawet myślę, że możesz spokojnie przypuszczać, że to jest dla niego trochę potwarz, że po śmierci jego szefowej de nie, facto nie on awansował, tylko kogoś innego, tak, nie? Przysłali SS-mana do ogarnięcia tutaj tego bajzlu, a nie ma oficjalnie nikogo, kto został mianowany szefem gestapo z powrotem w mieście. A mamy na niego jakieś przełożenie? Wydaje mi się, że temu Wonderbeckowi zależało, żeby się tutaj dostać. To na pewno, skoro takie rzeczy są, ale powiedz mi, Pawle, czy mamy na niego jakieś przełożenie? W sensie nie wpływu, tylko żeby się z nim umówić. Znaczy na tego gestapowca, tak? Mm. No generalnie ja myślę, że wiesz, ty faktycznie możesz kojarzyć te struktury i przynajmniej, wiesz, władze tutaj jako tako znają ciebie, jesteś weteranem wojskowym, więc oni może nie załatwisz spotkania na jutro. Ale oni generalnie uważają mnie za swojego, tak? Bardziej... Tak, dokładnie tak. No tutaj dodatkową kwestią jest... Znaczy powiem tak, nie uf... to bardziej dla Pasternieckiego. Nie ufałbyś mimo wszystko Hermanowi Schmidtowi, bo burmistrz był członkiem SS. Ale z drugiej strony Karl Wagner, który jest przewodniczącym Rady Miejskiej i członkiem partii nazistowskiej, mógłby być tym zainteresowany. Mimo wszystko tam pomiędzy Wagnerem a Schmidtem, mimo tych wspólnych imprez, zawsze jakaś taka doza rywalizacji, powiedzmy, była. Hermann Schmidt, burmistrz, były członek SS. Mhm. I Karl Wagner, przewodniczący Rady Miejskiej. Syn Hieronima Leibowica. Masz teczkę na nich, czy co? Tak. Czy wykułeś na pamięć ich dane? Panie Samer, staram się być zabezpieczony. Tak unoszę brwi. Jeżeli dowiedzą się, że Otto von der Beck para się żydowską magią, czy będzie pierwszym, który odwiedzi krematorium. Wiecie, o co chodzi? Problem jest z tym, że zarzucamy oficerowi SS paranie się magią. Rozumiecie? Oficer SS magia. To brzmi absurdalnie. Ja wiem, że oni podczas II wojny mieli korbę na tym punkcie, ale... Magia. Ktoś musiałby nam jeszcze uwierzyć. Istotna. To żydowska magia jest istotna, panie Samers. Rozumiem, ale... Znaczy, ja jestem jak najbardziej tak, tylko musimy mieć naprawdę grube tematy na nich.
Ja tutaj dodam jeszcze, doktorze Brown, że faktycznie te wszystkie materiały, szczególnie właśnie Izraela Regardie, które znalazłeś, de facto opierają się o żydowską kabałę, więc tak. No tak, tak, to wspomniałem nawet, że tam były żydowskie nazwy. A jakby tak głośno myślę w tym momencie, ale może zorganizować jakoś tak, żeby on widział, kiedy oni odprawiają ten rytuał, wtedy nikt by nie musiał nam wierzyć, on by po prostu widział to na własne oczy. Ja mam pytanie takie nad stołem trochę, bo, no bo tu jest też, tu jest jakaś policja, która podlega komu, tu jest jakieś wojsko, które podlega komu, nie tylko SS tu jest, nie? Jako tak, jakaś siła tak, militarna. Tak, tak. Jest regularna policja jako służby powiedzmy miejskie, tak? Mhm. Więc oni oficjalnie podlegają pod burmistrza i pod radę miejską. A wojska jako takiego tu nie ma? Wojsko przyjechało wczoraj, 60 żołnierzy. Znaczy wiesz co, to była regularna jakby jednostka wojskowa. Nie mają czarnych koszul, to są po prostu, wiesz, jakby liniowi frontowcy, nie? Ja mam również pytanie trochę nad stołem może. Czy oni szykują tą cały rytuał w tym pokoju, w którym było to lustro weneckie? Tak, pytanie nad stołem zgadza się jak najbardziej. To jest cały czas ten sam pokój. Czy jakby zaciągnąć tego tam gościa, którego chcemy namówić do jakby pokoju po drugiej stronie lustra weneckiego, czy też tą jego córkę, nie pamiętam, czy to była jego córka, czy czyjaś inna córka. Ale to była akurat burmistrza. Ale z drugiej strony musisz mieć uwagę na to, że pan oficer SS musi... O jakiej córce burmistrza wy mówicie? Ja go ignoruję w ogóle, ale pan oficer SS musiał być debilem, żeby się nie skapnąć, że to jest lustro weneckie. Bo że masz tam rytuał na jakiś, wiesz... Kowanie. No dobra, ale z drugiej strony lustra weneckiego nie widać, że to jest lustro weneckie. W sensie od tej strony, która jest lustrem, a nie jakby lustrem weneckim. Kazał zabezpieczyć tylko dla siebie pokój, czy pokój obok też? Tylko ten pokój, nie wie o istnieniu tego drugiego. No może pan... Doktor ma rację. Może to jest sposób. Nie znam co prawda sposobu, żeby namówić pana Wolfganga do przybycia na drugą stronę lustra weneckiego, ale panie Pastorniński, to pan tutaj jest od znajomości w takich kręgach. Wolfgang nie może się dowiedzieć, że istnieje w drugiej stronie tego pokoju. To jest nienegocjowalne. No to dalej jesteśmy w punkcie wyjścia. Niekoniecznie. Słuchajcie, prawdopodobnie chcą to zrobić dwa razy. I wydaje mi się, że dziś możemy tam wysłać naszego człowieka. Jeśli będą go chcieli. Chodźmy tutaj, Charlie, nie chowaj się tam. Biedny Charlie. Tak, panie bosie. Wydaje mi się, że kluczowy będzie ten trzeci rytuał. Tak? Doktorze? Tak, no ten z pentagramami podobno... No tak bym strzelał, że będą go chcieli odprawiać. Nie wiem, czy dzisiaj, czy za tydzień, ale skoro szykują te kolumny, no to... I wszyscy tutaj chyba razem zdajemy sobie sprawę z tego, że nic z tego nie będzie. Że takie rzeczy nie istnieją. No ja mam nadzieję. No to chyba, panie bosie, nie ma znaczenia, czy one istnieją, czy nie, jeżeli ja mam i tak na jakimś ołtarzu się położyć i ktoś mi ma jakieś rytualne szlaki zbijać. Ale nikt ci, Charlie, krzywdy nie zrobi. Chłopcze. Dobrze, panie Pastoriński.
patrzę, na czym polega ten drugi rytuał. To drugi rytuał jest związany, to, ten drugi rytuał jest faktycznie związany z energią seksualną, uwolnieniem jakiejś takiej siły twórczej. De facto jest opisany jako rytuał faliczny. Rytuał faliczny. Dla ciebie to nic nowego. Czyli, że co? Wynagrodzić to synu. Musi mieć oczy i uszy otwarte. Jeżeli nie chcesz, znajdziemy inny sposób. Ale musimy mieć potwierdzenie. Jeżeli pan boss mówi, że to jest bezpieczne, to... Oczywiście. Nie mam problemu z rytuałem falicznym. Myślę sobie, Pastoriński, co ty robisz. Ale w końcu wyduszam z ciebie to... Nie powiedziałem, że to nie jest niebezpieczne, Charlie. Ale według tego, co mówi doktor, to jakieś tam namiętności będziecie robić swoje. Dobrze. Może jako... Poczekajcie, posłuchajcie mojego planu do końca tylko. Jeżeli dziś okaże się, że wszystko poszło zgodnie z planem, nikt z nas poza Charlie nie będzie tego obserwował. W tym drugim pokoju. Wtedy uśpimy ich czujność. I za trzecim razem nagramy ich. To da mi czas, żeby ściągnąć jakiś sprzęt. Ale co jeśli... Widzicie, że nie wiem, co powiedzieć. Chce pan powiedzieć, panie Summers, że co jeśli to zadziała? No właśnie. Co? Rytuał faliczny? Oczywiście, że zadziała. Mówimy Charlie o tym... to złoty chłopak. Mówimy o tym drugim rytuale. No to jest ten drugi rytuał. Chodziło panu Summersowi o trzeci. Jeśli te czary zadziałają. Nonsens. Jako człowiek związany z nauką nie chciałbym szerzyć tutaj takich nienaukowych podejść, ale w mojej pracy naukowej także działy się różne niepokojące momentami rzeczy i czasami każe mi się zastanowić nad... Pomysł z nagraniem jest świetny. Nagrajmy ich od razu. Czemu czekać do drugiego raza? Dlatego, że po pierwsze nie mam sprzętu. Po drugie, rozstawimy sprzęt albo sami staniemy za lustrem. Nie mam pewności, że nie przeszukają. A jeżeli dziś przeszukają, nawet, to niczego nie znajdą. I nie spalimy się już w pierwszym kroku. Panie Summers, to będzie miało miejsce dziś, tutaj, zaraz. Ale co jeśli... No to zróbmy zdjęcia, nie wiem, cokolwiek. Jak? Nie wiem! Bo ty podobno zawsze potrafisz wszystko załatwić. Ktoś musi tam stać. Nie wierzę w to. Inaczej, może inaczej. Oni są bardzo bezpieczni. Bardzo zachowawczy. Mogą chcieć przeszukać pokoje obok. Mogą tam trafić. Jeżeli... To w pokoju obok będę z dziewczyną. Panie Summers, z tego pokoju widać wszystko dokładnie, co dzieje się za ścianą. Zakryjemy to. Odsłonimy, jak sprawdzą. Nie wiem. To zbyt niebezpieczne. Niebezpieczne jest pozwolić im, żeby im się pierwszy raz udało. Słuchajcie, panowie, z tego co przynajmniej
udało mi się wyczytać na temat takich rytuałów, a może bardziej nawet z jakichś legend, które wiecie, bajek, rzeczy, które się słyszało zawsze w takich sytuacjach, to żeby jakiekolwiek, nie wiem, przyzywanie demonów czy coś mogło się udać, to zwykle potrzebne są jakieś bardzo dokładne wytyczne spełnione. Może gdyby udało nam się zasabotować spełnienie którejś z tych wytycznych, to nie byłoby ryzyka, że magia faktycznie zadziała. Dlatego potrzebujemy czasu, żeby pan dokładnie to przestudiował, znalazł takie miejsca, żebyśmy mogli ten trzeci zasabotować. Cały czas jest nam potrzebny czar. Ma pan rację, panie Pastelnicki. Inna sprawa, że mam wrażenie, że nasz czas w tym mieście też może się kurczyć. Tak, jest nasza pewien... dłuższa nieobecność może wywołać pewne pytania. Nie chodzi mi o pytania. Przyjechał razem z Obersturmbannführerem pewien doktor. Jest to osobistość... Nie powiem, że mi znana, ale on mnie zna i mnie szuka. Zdążyłem się już tego dowiedzieć. Mam pewne podejrzenia, skąd może mnie znać i mam pewne podejrzenia, że mogę być dla niego osobą albo bardzo pożyteczną, albo bardzo niechcianą. Podzieli się pan szczegółami z naszym małym klubem przygód? Wydaje mi się, że ukradł mi kiedyś pewien projekt. I chcę pana uciszyć. Nie krzyczałem. Ale może chcieć mimo wszystko. Wiecie, pod moim domem stał ostatnio czarny samochód. To nie wróży dobrze. Taka moda, większość samochodów jest czarnych. Nie. Stał samochód, który obserwował mój dom. Ktoś w nim siedział. Wierzy pan w takie rzeczy jak złe znaki i koty przez ulicę? Nie wierzę w złe znaki i koty przez ulicę. Wierzę w to, że ktoś mnie śledzi. Dzisiaj wypytywał w szpitalu mojej żony o mnie. Pozwólmy się. Podchodzę do okna. Lekko uchylam zasłonę. To i coś już przed klubem? Znaczy pewnie samochód. To jest bez sensu, samochód jest mnóstwo. Dobra, to było głupie. Pastornicki jest ich głupi. Ale tak, wiesz co? Przed klubem stoi czarny Mercedes o przyciemnianych szybach. To był Mercedes? Owszem. Taki sam jak dzisiaj rano zajechał sprzed klubu, kiedy my tu przyjechaliśmy. Mam iść zobaczyć, kto to? Mógłbyś? Biorę jakieś paluszki, które tam są ustawione na stole i zagryzając paluszka idę na dół. Dobrze. W międzyczasie, kiedy klub przygód został na górze, czekając, co też ciekawego zdarzy się, kiedy Kane zejdzie na dół. Kane, ty schodzisz faktycznie. Widzisz, że tam przygotowania na dole już poszły pełną parą. Zbliża się godzina 21. Gości dalej nie ma, jest pusto, co nie jest zwykłe jak na sobotni wieczór. Widzisz, że nawet kelnerki gdzieś tam chodzą, tak szukając sobie miejsca. Wychodzisz na zewnątrz, widzisz ten samochód stojący na parkingu przed Beckett Hall. Ktoś ewidentnie w nim siedzi. Dostrzegasz rozżarzony papieros. Podchodzisz. Deszcz przestał padać. Czy to jest jakieś takie miejsce, czy to jest jakieś takie miejsce blisko tego, blisko wejścia, czy on gdzieś stoi dalej, czy to jest parking typowo dla klubu, czy on stoi przy ulicy? Wiesz co, on stoi na parkingu przy klubie, więc to jest faktycznie parking klubowy, natomiast właściwie w tym momencie, mimo że jest sporo samochodów jeżdżących ulicą, jakiś samochód teraz podjeżdża pod klub, on stoi tak bardziej z tyłu, tak jakby chciał mieć oko na cały budynek. No ja podchodzę do niego, ciągam tabakę w nos, podchodzę do niego i pukam mu w klub, żeby... Widzisz, że szyba powoli się odkręca, zjeżdża na dół.
Widzisz mężczyznę o poparzonej twarzy, połowa jego twarzy jest pokryta bliznami. Widzisz, że zaciąga się papierosem. Wie pan co, przepraszam, że przeszkadzam, ale to jest parking dla klientów klubu, więc albo pan wchodzi i coś zamawia, albo ich pan przestawi do ulicy samochód. Tak, widzisz, że on otworzył popielniczkę, skipował tego papierosa. Zapraszamy. Otwiera drzwi. Mamy stoliki. Widzisz, otworzył drzwi, zamknął tą korbką, już wychodząc zamknął korbką. I tak miałem wejść do środka. Dziękuję, nie chciałem, żeby palę specyficzne papierosy, taki nałóg, wie pan. Wącham, spali specyficzny zapach? Wiesz co, faktycznie czujesz jakiś taki trochę ziołowy, taki lekko gryzący zapach z tego z środka tego samochodu. Fakt dziwny. Zapraszam i prowadzę go tak, żeby go przeprowadzić pod oknami, żeby oni za zasłon dobrze mogli go obejrzeć. I że on tak idzie, ma takie miękkie, powolne, lekko spałe kroki. No, widzisz, że dla ciebie... Jakby kuśtykał albo coś, czy...? Troszkę może tak. Trochę tak ociąga się, jakby lewą nogą w szczególności, tak ją powłóczy. Widzisz, że połowa tutaj, może nawet nie cała połowa, ale jedna trzecia głowy, ta poparzona, pozbawiona włosów, albo są takie pojedyncze kępki włosów. Tutaj ma zaczesany, taki zalizany wręcz resztkę tych siwiejących włosów. I widzisz, że on idzie tak. Cały czas ma głowę tak lekko przechyloną, jakby... bardziej eksponując to mimo wszystko to poparzenie i idzie sobie tak. To ja się go pytam, to z wojny jeszcze, czy jakiś wypadek? Wypadek pracy. Byłem chemikiem, proszę pana, i tak się zdarzyło, że wybuchł pożar w laboratorium w Bostonie. Chciałbym sobie rzucić na magiczną intuicję. Proszę cię bardzo, rzucaj sobie na magiczną intuicję. I chyba powinienem też rzucić od razu na tego. Wybierz jedną z dwóch możliwości. Jedną możesz zostawić na później. Dowiedz się czegoś o prawdziwej naturze tej istoty. Ustal, czy jest coś magicznego. Ustal, gdzie jest ilucja dzieląca wymiar. No, dwa pierwsze, jeśli jest magiczna. Albo ma coś magicznego, nie? Wiesz co? Tak, powiem tak. Czujesz wibrującą wokół niego jakąś taką aurę, tak? Kiedy spoglądasz na niego, masz wrażenie przez chwilę jakby jakiś taki dosłownie czarny dym, podobny, który widziałeś wcześniej przed fabryką Singera, nie? Jakby czarny dym rozwiewał się od niego, jakby sączył się po prostu Ty to opisałeś wtedy, że ten oficer tak jakby tym dymem kontroluje tych żołnierzy. Tak. Czy tak. To jest tak, jakby on mógł kogoś tym dymem kontrolować, czy on był kontrolowany? Czy nie mam pojęcia? Tak. Ten gość wygląda, jakby on był kontrolowany mimo wszystko. To nie jest tak, widzisz, że ten dym się gdzieś tam rozwiewa, ale on po prostu, wiesz, znika ci gdzieś w okolicy. To nie wygląda identycznie jak wtedy z Obersturmbannführerem. Obersturmbannführer faktycznie wygląda, jakby był centrum tego, a to wręcz tak, wiesz, wiruje leniwie i schodzi się do niego. Mhm, dobra. Doprowadzę go, przeprowadzam go ładnie pod naszymi tymi i jak już wchodzi, jak już jest w lokalu, to go odpuszczam. Doktorze Brown, faktycznie jakby jesteś w stanie teraz przyjrzeć się trochę bardziej tej osobie. Ja bym tutaj mimo wszystko myślę, że chciał, żebyś rzucił na wyparte wspomnienia znowu. Mhm. Oj. Widzisz, przez chwilę ten mężczyzna, teraz jesteś tego pewien. A jeszcze minus ten. Wiesz co, jesteś pewien, że jest to Heinrich Goethe, profesor. Widzisz, on tak spojrzał w stronę okna takim ospałym wzrokiem. Zobaczył, że ktoś tam stoi.
prawdopodobnie nie zobaczył was, nie zobaczył szczegółów, ale uśmiechnął się tak kącikiem ust i poznajesz ten uśmiech. Znajdujesz się w tym momencie, przez chwilę dosłownie, znajdujesz się w swoim laboratorium razem ze swoją córką, która siedzi sobie na krzesełku, a bawi się gdzieś tam, bawi się powiedzmy menzurkami, coś przelewa z jednego do drugiego, a za nią stoi właśnie Goethe. Trzyma jej rękę na ramieniu, spogląda na ciebie z tym samym uśmiechem. Muszę przyznać, doktorze Braun, że ma pan nadzwyczaj zdolną córkę. To niesamowite, że tak w młodym wieku potrafi już zrozumieć meandry tak zaawansowanej chemii. Jak pan to zrobił? Jak pan wyszkolił tak to dziecko? Wie pan, to nie szkolenie, lecz czysta pasja do nauki. Ma się to w genach. Ach, właśnie, właśnie. Geny, geny. Widzisz, on cofnął się, patrzy się na nią, tak podszedł do niej z boku, tak ją ogląda teraz. Geny, eugenika, tworzenie wybrańców, narodu wybranego, to coś, czym też jesteśmy zainteresowani. Czy badał pan też te aspekty, jak tworzyć nadludzi? Nie, ja zajmuję się raczej biologią. No tak, chemia, chemia. Ale wie pan, że ciało biologiczne, widzisz, on tak powoli palcem gdzieś przejechał po ramieniu twojej córki i wiesz, ona się lekko wzdrygnęła, że ciało jest pełne różnych chemicznych związków. Oczywiście, mam przecież całą dziedzinę biochemii, ale nie stanowi to pola moich zainteresowań, panie doktorze. Profesorze, wiesz, on przechodzi tak obok, palcem sobie jedzie dosłownie po blacie biurka, które stoi. Tak, tak, to bardzo interesujące. Słyszałem, że używa pan do ostatnich badań pewnych roślin, że miały one powodować utratę bólu. Anhalonium levinia. To narkotyk, substancja psychoaktywna pochodząca w kaktusie peyotlu. Skąd pan na to wpadł, doktorze Braun? Wie pan, panie profesorze, wiele substancji przeciwbólowych, które obecnie stosujemy w medycynie, wywodzi się ze środków narkotycznych. Wiesz, on tak zaczyna cię obchodzić, dosłownie też jakby przejechał ci palcem po barkach. Też się wzdrygnąłem. Ciekawe. Czym pan pachnie, doktorze? Mogę ten zapach skądś mi jest znany. Tak trochę się zdziwiłem, bo zaczęło się robić trochę dziwnie. No wie pan, te perfumy najnowsze, wypuszczone... Najnowsze perfumy. Męskie takie. Może dlatego zna pan ten zapach. Ostatnio dużo osób je stosuje. Widzisz, on tak oparł się o biurko, popatrzył się na ciebie, ale tak przez ciebie patrzy się na twoją córkę. Ja tak, kiedy widzę, że on tak patrzy się na tą moją córkę, i tak, żeby może do mnie na kolana przyszła, może coś. Chociaż ona już jest pewnie trochę za stara, żeby na kolana do mnie przychodziła, ale... Ale tak, wiesz, ona zrozumiała trochę ten gest i sama się ewidentnie czuje źle pod jego wzrokiem, więc po prostu przyszła, przytuliła się do ciebie. Próbuję dać mi jakieś takie wsparcie, przytulić ją właśnie w tej sytuacji.
Jakie to piękne rodzinne więzi są takie ważne. Miłość, więzi, rodzina to pozwala przechadzać się pomiędzy ścieżkami Stworzyciela. To, co pan osiągnął tutaj, to niesamowite, to przełom moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, że on się tak wyprostował, trochę odszedł od was. Moim zdaniem coś, co pozwoli ratować życia wielu ludzi, łagodzić ból, odłączać ducha od ciała. Zastanawiał się pan kiedykolwiek nad metafizyką, nad tym, że ból cały czas tam jest w ciele, a kiedy my walczymy z bólem, tak naprawdę próbujemy, zrobił taki, wiesz, gest cięcia, rozdzielić materię bólu od materii duszy. To ciekawe, co pan mówi, wszak nie od dziś wiadomo, że ból jest zjawiskiem psychofizycznym, które w takim samym stopniu dotyka duszy, jak i ciała, ale nie zgłębiałem się nigdy w, jak pan wspomina, metafizyczne aspekty. Raczej interesuje mnie praca naukowa, a nie, wie pan, metafizyka. Rozumiem. I dlatego pan zawodzi. Jest pan ograniczony tylko i wyłącznie do jednej dziedziny. Ja proszę pana, panie doktorze, jestem profesorem i zgłębiłem większe aspekty naszej rzeczywistości. Mogę dać panu dojścia do niewyobrażalnej wiedzy, do rzeczy, których nie spodziewa się pan znaleźć tylko i wyłącznie w nauce. Chciałby pan tego? Chce pan poznać tą wiedzę? Wie pan, panie profesorze, jako człowiek związany ściśle z nauką, zawsze dążę do poszerzania swoich horyzontów i swojej wiedzy, także jeżeli ma pan jakieś ciekawe artykuły czy inne badania, to z chęcią je przeczytam. Nie badania. Nie. Na artykuły i badania jest już za późno, doktorze Brown. Teraz liczą się czyny. Na co jest pan gotowy? Na co mam być gotowy? Trochę już zacząłem mnie ta sytuacja coraz bardziej tak... Patrzy się na twoją niepokoić. Córkę. Czy oddałby pan swoje dziecko w zamian za piecę? Za potęgę? Za prawdę ukrytą za wualem iluzji? Patrzę się na moją córkę z jakimś takim lekkim przerażeniem, a w życiu... Może nie jest pan w takim razie gotowy. I on znowu obchodzi sobie biurko z drugiej strony, tak znowu palcem dosłownie przejeżdżając przez lat. Możliwe, że będę musiał panu w takim razie pomóc czasami. Już popatrzę na jakiś śmieć, który znalazł na biurku. Czasami niektórym potrzebne jest pchnięcie w stronę oświecenia. Proszę to zapamiętać, doktorze Brown. Proszę wiedzieć, czy mi się nie odmawia. Ściskam mocniej moją córkę. Proszę spędzić ten wieczór ze swoją córką. Do zobaczenia, doktorze. I dokładnie w tym momencie ta wizja po prostu się urywa. I to jest ten sam uśmiech, ten sam wzrok, kiedy on się z tobą wtedy żegnał. Więc słyszysz jeszcze w głowie to, proszę spędzić ten czas ze swoją córką, doktorze. Powiedz mi, doktorze Brown, czy chcesz coś teraz zrobić? Co się z tobą dzieje w tej sytuacji? Profesor już przeszedł tam razem z Kane'em. Oni wchodzą do środka, a ty stoisz w oknie. Kiedy on na mnie spojrzał,
to widzicie, jak zamarłem na chwilę, po czym jak złapaliśmy ten kontakt wzrokowy, to tak zasunąłem szybko to okno i tak zacząłem szukać chusteczki gdzieś tam po moich kieszeniach, wyciągnąłem, tak zacząłem sobie wycierać pot zza kołnierzyka. Ja muszę się ukryć. On... Spokojnie. On mnie tu szuka, on wie, że tu jestem. Jak mam być spokojny? Coś wymyślimy. Lepiej, żeby spotkał pana tutaj, niż na przykład u pana w domu. Gdzie będzie tylko wie, pan gdzie i mieszkam. Pańska żona. Dokładnie wie, gdzie mieszka. Tutaj czeka was i tak konfrontacja, doktor Brown, ale tutaj jesteś pan bezpieczny. To są moi ludzie, jest pan Summers, jest Charlie. Prawda, Charlie? Jesteś z nami. Tak jest, nie bój się. Mamy, panie doktorze, nie wyjście tam od strony zaplecza. Jakby chciał się ze mną konfrontować osobiście, to myślę, że już by przyszedł. W tym czy w innym miejscu, ja nie wiem, co on chce mi zrobić. Trzeba czasami stawić czoła swoim lękom. To miejsce, Becket Hall, dziś. Pełne nazistów, nomen omen. Tutaj, panie doktorze Brown, będzie pan najbezpieczniejszy. Czas się skonfrontować. Ja nie wiem, czy jestem na to gotowy i tak widzicie, jak cały czas sobie ten pot wyciera z czoła. Nigdy pan zaczynam krążyć po pokoju. Nigdy pan nie będziesz gotowy. Wiecie, on był dziwny. Przypomniało mi się coś i... gadał już mi coś kiedyś o jakiejś metafizyce, prawdach duchowych. To cała ta metafizyka i prawdy duchowe natchnęły ich do rozpadania Holokaustu, tak? Bardzo uduchowiony naród, ci Niemcy. Goethe. Poeta był. Był. Nie wiem, czy pan profesor Goethe jest z nim jakoś spokrewniony. Moja dobra przyjacielska rada jest, doktorze Brown, zrobić to tu i teraz. W tym miejscu. Gdzie zawsze ciężka ręka pana Summersa będzie w pobliżu. Pan się nie odważy zrobić żadnych głupot. Wyjaśnijcie sobie sprawy. Może się czegoś pan dowiesz. Chyba, że nie chcesz pan się tego dowiedzieć, panie Brown. Ma ktoś fajkę? Cygaro. Jeszcze lepiej. Musisz to zdołać. Panie doktorze, czy ten profesor z tym rytuałem będzie jakoś związany? Częstuję się tym cygarem. Zapalam, zaciągam się, może nawet trochę krztuszę się dymem, bo raczej nie palę na co dzień. Nie wiem. Mówił coś... Pamiętam, tak, na pewno pamiętam, jak mówił coś o jakichś drzewach życia i tak dalej, ale... nie wiem, jaki on ma rolę spełnić dzisiaj wieczorem, poza obserwacją u mnie. On czegoś ode mnie chce. Na pewno te kompromaty, które pan tutaj przyniósł, musimy schować, nie może nikt pana z nimi znaleźć. Ja to wszystko tak, chowam. Do teczki. Chowam to w skrytce w podłodze. Dobrze. Pan się zastanowisz. Niech pan ochłoniesz.
Jak pan ochłonie, dojdziesz pan do tych wniosków, których panu powiedziałem, bo my z Charlie teraz musimy iść podjąć naszych gości i omówić kilka spraw bieżących na temat klubu. I zostawmy was trochę na chwilkę tutaj. Doktora Browna z cygarem, Charlie'ego razem z Cliffem, którzy będą omawiać klubowe sprawy. Natomiast Kain, słuchaj, ty wprowadzasz go de facto do tego klubu. On cały czas wydaje się być taki ospały. Wchodzi, słuchaj, do środka klubu i nagle jakby ożywa. Dziękuję za rzut na potępionego. Nie chcę, żebyś sobie dopisywał tutaj pol czasu. Uznam coś innego. Twojej porażki w takim razie. Tak dobrze szło. Tak dobrze szło. Widzisz, że on tak wyprężył się. Naprawdę dobrze grają. Wciągnął powietrze. Tak, ale jest tutaj coś więcej. Co ma pan na myśli? Czuję tą aurę. Widzisz, że jemu usta tak zaczęły drgać te po stronie tej blizny. Mhm. Co ma pan na myśli? Jest tutaj miłość, sensacja, pożądanie, napięcie. Często pan tu bywa, panie Kane? Ja się nie przedstawiłam, tak? Nie przedstawiłem się. Mrużę oczy. Skoro pan zna moje nazwisko, to wie pan, że tu pracuję. Zaraz pomyślę, że czekał pan w tym samochodzie na mnie. Czekałem na reakcję. I to normalna reakcja na każdego klienta, który siedzi. I ten a propos miłości, no może pan ją tu znaleźć, kosztuje to parę marek, ale znajdzie pan tu miłość jak w żadnym innym miejscu. Ba! Mam marki. Dziewczyny potrafią tu takie rzeczy. Jak mówi na dziewczynę ten, rozumiem. Z tego co kojarzę, też są dla mężczyzn, którzy preferują dotyk męskiego ciała. Bo rozumiem, że... Wziął, tak się odwrócił, popatrzył się na ciebie. Był pan... Nie, ja nie. Prawda? Nie, ja nie. tak, byłem żołnierzem. Dlaczego już by nie? Widzę to w pana w postawie. Prawdziwa męska siła, odwaga. Honor. Tak, byłem. Jak pan słusznie zauważył, byłem. Chyba wie, że nie jest dla pana przeszkoda. Nie martwi się pan chyba o cholesterol. Przepraszam, bo... mogę pana z tego wyleczyć. Bo wychodzi na to, że pan dużo o mnie wie, ale nic nie wiem o panu, więc wypadałoby tak z tej grzeczności przedstawić się i powiedzieć, dlaczego interesuje się pan moją osobą. Chyba nie jest pan moim psychofanem. Gdzie moje maniery? Jestem profesor Heinrich Goethe. Tak się składa, że interesuję się ludźmi. Jestem profesorem psychiatrii. A, no to tłumaczy tamto zaraz. Nie chodzę nawet do psychologa, więc po co byłby mi psychiatra? Ale oczywiście wyciągam rękę i zaznaczam mój silny uścisk, jeżeli wysuwa rękę. Wiesz, tak on faktycznie podał ci dłoń. A czy nie tak po chamsku, ale taki wiesz, silnym uciskiem, tak. Nie? Widzisz, że on tak trochę się tak skrzywił. O, nie? Przepraszam, cofam rękę. Tak, widać żołnierza w pełnej krasie. Aj tak. No dobrze. No to co pana sprowadza tutaj? Mam zawołać kogoś, czy...? Tak. Wiem, że Obersturmbannführer konkretnie interesuje się pewnym chłopcem. Czy jest dzisiaj Charlie? A pan jest... Znaczy, tak rozglądam się po sali, chyba go widziałem, ale zaraz pójdę go poszukać. Jeśli chce pan... No i sobie siądę tam w kąciku. Dobrze, ale czy mamy rozumieć, że jest pan... Tak nie, daję, nie chcę, jest. Chcę, żeby sam powiedział, że jest tym gościem, czy nie. Czyli rozumiem, że reprezentujecie...
Rozumiem, że reprezentujecie przeciwne interesy. Przeciwne? Nie, przeciwne? Nie. Ja po prostu nie jestem zainteresowany ani Charlie'm, ani dziewczynami, które tu macie. Interesują mnie wyższe sprawy. To znaczy? I udając głupka patrzę do góry, nie? Że tu ma na myśli... Tak. Interesują mnie bóstwa i dzieło Demiurga. Już patrzę na sufit. Bardzo ładne. Mówił mi coś, nie? Pewnie Demiurg nie mówi mi nic. Nie, no, już gdzieś słyszałeś o tym, że jest to jakieś po prostu określenie Boga. No, dobra, no, tyle, nie? Chrześcijanie czasami tak mówili o Bogu. Rozumiem, rzadko spotykamy w naszych czasach kogoś religijnego, no ale... Tak, to niestety już wymierający gatunek, ta religia. Niestety przeszkadzała troszkę naszemu Führerowi. Może nie po całości, nie każda, ale tak. Jedna bardzo. Cóż. Jedna nawet bardzo, ma pan rację, panie Kane, ma pan rację. tyle rzeczy zaginęło w trakcie. Niech mi pan powie, czego pan potrzebuje od Charlie'ego? Rozmowy, chwili zabawienia może. Usługi. Niczego sprośnego. Nie. Proszę się o to nie martwić. Nie o to mi chodzi. Tylko wie pan, tutaj za rozmowę z personelem też się płaci. Ach tak, jak już mówiłem, mam markę. Tak, ja rozumiem, tylko chciałem zaznaczyć, żeby potem nie było jakichś niedopowiedzeń. Doceniam pański tutaj konkretne podejście do sprawy. To jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo nie powiedział pan, skąd pan ma zna moje nazwisko. Tak, machnąłem na kamerkę, żeby podała. Tak się składa, że... Analizowałem dokumentację z fabryki Singera. Wie pan, Nie wierzę, że nauczył się pan na pamięć wszystkich pracowników. Wiesz, tak się patrzy na ciebie i zaczyna wymieniać nazwiska. Tak, po prostu leci po kolei. I faktycznie wymienia. Ja myślę, że nie jestem w stanie powstrzymać mojej opadającej szczęki w tym momencie. Dobra, nieważne. Otwórz pana, proszę. Ja idę szukać. Niby idę szukać Charlie'ego. Czy chcę iść na górę, ale chcę najpierw gdzieś pochodzić, że wiem, gdzie on jest, tylko chwilę go chodzę i szukam. Nim rzeczywiście trafię do góry. No. Ty widzisz taką konstelację jeszcze jednej z kelnerek, bo ona, wiesz, podeszła do niego, żeby go gdzieś tam usadzić, obsłużyć, a on, wiesz, patrzy się cały czas za tobą i ty słyszysz, że on jeszcze mruczy te nazwiska cały czas. Bo to ja wódki mu nalej. Tak. Odprowadziła go gdzieś tam do stolika. A ja klucze chwilę idę do nich. Dobrze. To zanim Kane do was dotrze, powiedzcie mi, zostawicie doktora Browna na chwilę samego ze sobą. Co też chcieliście obgadać? Charlie, tutaj się nic nie odbędzie bez twojego zaangażowania. Chłopcze. Rozumiesz. Dobrze, panie Bosie. Jeżeli się z tego wszystkiego wykaraskamy, nie będziesz żałował. Nie pozwolę się prześcignąć w nagradzaniu. Rozumiesz mnie, chłopcze? Nie wydaje się, żeby to jakieś duże wrażenie na nim wywarło. Wydaje się, że cały czas jest dość blady, ale równie zgodny jak zawsze. No, skoro jesteśmy dogadani w takim razie... Oczywiście. Przeraża mnie ten chłopak. Nie wiem, co oni w nim widzą. Dobrze. Synu, ogarnij się trochę, żebyś był gotowy. Słuchaj, w pobliżu będzie pan Summers.
nic się nie stanie. Rób to, co potrafisz najlepiej. Wierzę w ciebie. O, idzie pan sam. Nadchodzi pan Summers. No my prawdopodobnie spotkamy się w połowie drogi, bo my idziemy już na dół. Gość jest jakiś pojebany. O, doktora Browna zbił stropu. A on umie na pamięć wszystkich, nazwiska wszystkich pracowników fabryki. I wierz mi, że to jest najmniej pojebane rzeczy, które... Panie Summers, a pan zna pracowników fabryki? No z imienia i nazwiska wszystkich nie. No to może wymienię losowe. Nie, raczej nie. Poza tym... Jestem trzeźwy. Ja nie mówię do mistrza gry, mówię do was. Jestem trzeźwy. Oczywiście, jest pan w pracy. Jak? Czasami mam przeczucia. Czasami widzę wyjście z sytuacji, dostrzegam rzeczy, których inni nie widzą, dlatego... No nie, nie rób takich min, mówię do Postolnickiego, jak zrobił tą minę. Naprawdę. I mimo, że robi wrażenie kogoś niesprzyjającego interesom czy tam działaniom naszego esesmana, to jednak czuję w nich to samo kurestwo. Nie wiem, kurwa, no nie wiem. Narziści są, panie Samer. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Szukać i chciał porozmawiać z Charlie'em. Się powiedziałem mu, że nawet rozmowa nie jest za darmo. Ale nie miałem wrażenie, że nie robił sobie z tego nic. Dobra, Charlie, chłopcze, idź się przyszykuj. Pan, panie Summers, niech nie spuszcza tej dwójki z oka, tylko dyskretnie. Mhm, jasne. Mam musimy zrobić to szybko, zanim Otto von der Beck tutaj przyjedzie. Mam rozmawiać z panem profesorem? Będziesz go obsługiwał. Zobaczymy, dowiecie się, czego on może chcieć od doktora Browna. Obsługiwał tutaj na sali? Czy chce tylko pogadać, mówi, że ruchanie go nie interesuje. Taki sfrustrowany, wiesz. Mówię. Ty się, Charlie, ogarnij, ubierz się w ten twój galową liberię, a ja pójdę przywitać gościa. Nie przypomnę się. I poszedł Charlie. Czy tam idzie? Dobrze, Charlie, a powiedz mi, jak idziesz się ogarnąć, jak ty się czujesz w tym wszystkim, w tym całym momencie, kiedy tutaj trochę niektórzy szafują tobą? To jest dzień jak co dzień. Nie, nawet nie zwrócił specjalnie uwagi, że rozstawia go jak pionka po planszy Pastornicki. To, co teraz mocno chodzi po głowie i zimnym potem ścieka po plecach Charlie'ego, to wspomnienie tych rytuałów tej krwawej ofiary. Zaczęły wracać wspomnienia, jakieś obrazy z obozu. Mm-hmm. I to jest to, czego przerażliwie się boi teraz Charlie. Tak jest. Powiedz nam, Charlie, jak to było, kiedy w obozie pojawiały się dzieci? A doktor Harada robił swoje eksperymenty. Wy starsi mieliście większy spokój, prawda? Ale Kuzuri lubił zabawiać się z dziećmi. Potem wy widzieliście zwłoki pozbawione krwi, pocięte.
Dzieci było mało, a może nie widzieliśmy ich dużo, może korytarze czy ten z rzadka widywany niewielki spacerniak, na który nas wypuszczali, nie był połączony razem z wybiegiem dla dzieci. Ale zdarzało się, to nie był aż tak duży ośrodek, a może ta część, w której byliśmy. Nigdy Charlie nie widział tak naprawdę całości. Dzieci bardzo krótko były zawsze. Bardzo mało z nich cokolwiek wytrzymywało. A jeżeli któreś przeżywało, to może było wywożone gdzieś indziej. Żadne z nich nigdy nie trafiło do celi razem z pozostałą grupą młodzieńców, w której był Charlie. W obozie lepiej było nie... Lepiej było nawet nie roz... no nie mówiąc o przywiązywaniu się, lepiej było nie rozmawiać nawet z nikim nowym, nie poznawać, bo najprawdopodobniej za parę dni można było zobaczyć jego zwłoki. Dokładnie. Ja sobie wyobrażam, że teraz stoisz w takim pomieszczeniu dla pracowników. Masz tą liberię, odświeżasz się, ubierasz. Te obrazy może trochę cię jeszcze atakują, gdzieś napływają do twojej głowy, nawet niechciane, nawet tłumione. I ten wzrok doktora Harady przez chwilę był tak bardzo podobny do wzroku Goethe, który złapałeś ten kawałek dosłownie chwilę, kiedy spojrzał w okno. Co przebierasz się, Charlie? Jak chcesz wyglądać na sali? Bardzo klasycznie. Prosta, jedwabna koszula. Czarne spodnie. Prawdopodobnie w tej samej kolorystyce, co reszta obsługi. Może właśnie bardziej zaznaczone, że jest częścią trupy rozrywkowej. Właśnie lepszy materiał tej koszuli, brak ściereczki przewieszonej przez ramię, brak miałem tu muszki czy krawaty. Niech będzie, że muszki. Ale nie rozpina koszuli, nie nadużywa perfum, nie dodaje żadnego makijażu. Jakby świadomie lub nie, stara się zmniejszyć swoją atrakcyjność, czy w każdym razie nie przybierać barw godowych. Jasne. Zostawmy cię na chwilę z tymi przygotowaniami, zanim wyjdziesz na salę. Pan Pastornicki wychodzi na salę. Dostrzegasz już przy kilku stolikach siedzi parę osób, ale tego jednego nie da się nie zauważyć. Mimo że siedzi w rogu, nie da się go pominąć. Pali jakiegoś papierosa. Lustruje całą salę. Powoli popija drinka. Połowa twarzy jest poparzona. Widziałeś go przez okno. Spojrzał na ciebie. Jest nowym gościem. Tam Charlie się już ogarnia, nie? Mhm. Zerknę sobie na tego chłopaka jeszcze tak z daleka. No, piękny jest ten mój Charlie. Piękny. Też myślę, że ty dostrzegasz tą jego rezerwę. To, że nie stara się być zbyt piękny jednak. A potrafi. On, to muszę przyznać, te klocki jest mistrzem. On wie, jak podejść człowieka. Jak podejść mężczyznę, jak podejść kobietę. Doceniam tę
tą umiejętność w moim Charlie. Point Charlie, dokładnie tak. Tak. Point Charlie. Idę do tego nowego klienta. Mhm. Wypada, żeby każdy się tutaj czuł odpowiednio przywitany. Mhm. Już zobaczył, że idziesz. Przeczesał te resztki włosów, jak je przygładził. Wstał. Ma jakąś tam koszulę, wiesz, płaszcz. Nie ściągnął go. O, dzień dobry, dzień dobry. Czyżby król tego przybytku zaszczycił moją skromną osobę? Wiesz, on tak nerwowo cały czas jakby prostuje, przeciera tą koszulę, nie? Niekoniecznie. Jestem właścicielem, nazywam się Cliff Pastoryński. Pierwszy raz tutaj pana widzę, więc przyszedłem się przywitać. Tak, tak, tak. Bardzo mi miło. Jestem profesor Goethe. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło, panie Pastoryński. Profesor Goethe. To ja. A czego pan jest profesorem? Psychologii, psychoanalizy, psychiatrii. Psychiatrii. Tak. Ale interesuje mnie też chemia, chemia organiczna, wie pan. To, jak niesamowicie pewne substancje mogą wpływać na ludzki organizm, na nastroje. Coś pan o tym powinien wiedzieć. A on propos tak, wiesz, substancji, panie Goethe. Na teraz pan hojny. Nie. Witamy każdego gościa w ten sposób, panie profesorze. No. Cudownie, cudownie. Wie pan czegoś potrzebował, panie profesorze? Tak, tak, potrzebuję. Potrzebuję Charlie'ego. Chciałbym go poznać, zanim przyjdzie Oberstumbannführer. Skąd pan słyszał? Przerywam mu bezczelnie. Skąd pan słyszał o Charlie? Charlie pracował w fabryce. Tak? Charlie był na liście płac w fabryce. Znam wszystkich z listy płac w fabryce. Znam ich imiona i nazwiska. Przypuszczam, że jest tam nie jeden Charles. Nie, jest trzech. I on zaczyna, wiesz, dosłownie atakować cię. Charles Brown, Charles Smith, Charles... Nie? Profesorze, dla mnie to nie ma znaczenia. Nie znam nikogo z tej fabryki, niemalże. Ale Charlesa Branta pan zna. Charles Brandt tu pracuje. Tak. Tak. To jest ważny Charles. Jest tylko jeden taki Charles, Charlie. Bardzo. To dobry chłopak, niczego złego nie zrobił, nie chciałbym, żeby stało mi się coś nieoczekiwanego, profesorze. Nikt nie chce, żeby mu się coś stało. Charlie jest bardzo ważny. No dobrze, ma pan moją uwagę, panie profesorze. Coś takiego jest w tym chłopcu. Ważnego dla pana. Ważny jest dla Obersturmbannführera. A skoro jest ważny dla Obersturmbannführera, jest ważny dla mnie. Ot tak po prostu. Nie widziałem, że jesteście przyjaciółmi. Ledwo co poznałem Obersturmbannführera. Że on tak się popatrzył, tak lekko się skrzywił. Przyjaciółmi? Nie. Panie Pastornicki. Musi pan zrozumieć jedną rzecz. Obersturmbannführer Otto van der Beek nie ma. On nie ma przyjaciół. Są tylko osoby z jego kręgu zainteresowania. Są osoby, które wyświadczają mu pewne przysługi. Są osoby, które są od niego zależne. Ale Otto van der Beek nie ma przyjaciół. Widzisz, on tak jakby złapał się na czymś, tak patrzył się na ciebie. Wygląda pan na typa, który lubi mieć wielu przyjaciół i umie ich tak zlustrować od góry do dołu.
wykorzystasz, prawda? Mylę się? Ja w tym momencie zdaję sobie sprawę, pewnie Geta jako psychoanalityk to widzi, że ja sobie zdałem sprawę, że jest coś, co mnie łączy z Obersturmbannführerem. Ta sama liczba przyjaciół. Mam nadzieję, że nie gniewa się pan za tą nadinterpretację z mojej strony. Po prostu nie wiedziałem. Nie, 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 nie. Skąd miał pan wiedzieć? Przecież Obersturmbannführer dopiero co przybył do miasteczka. Jeszcze się tak dobrze nie znacie, prawda? A my się poznacie, on niedługo tu będzie. Mhm. Charles. Charlie. Chcę go pan poznać. On już idzie. Niech pan na niego spojrzy. On tak spojrzał na niego. Z góry na dół tego tak sołał go, ale nie widzisz tego pożądania, tego takiego zainteresowania, jak w niektórych mężczyznach i kobietach, które taksują Charlie'ego. Wręcz masz takie wrażenie, że on jest trochę może rozczarowany. W każdym razie Charles zadba o... Charles wie, co będzie, co ma robić. W razie czego jestem do dyspozycji. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. A ja podchodzę takim doktora. Sprężystym krokiem, ale nie jakimś kołyszącym. Z profesjonalnym uśmiechem kelnera. Widzę, wyciągnął do ciebie rękę. Po prostu tak. Witaj, Charles. Podaję ci dobry wieczór panu. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, tak, tak. Siadaj, 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 siadaj. Mamy kilka rzeczy do zrobienia. Skup się, bo ja nie będę powtarzał. Widzisz, on siadł. Ręce. Połóż swoje dłonie na blacie. Proszę bardzo. No tak przyjrzał się. Dobrze, dobrze. Długie palce. Widzisz, że on tak dotknę się teraz. Widzisz, przejechał ci palcem po zewnętrznej stronie dłoni, po palcach. Tak, tak. Swoje wewnętrzne dłonie teraz mi pokaż, odwróć je, pokaż. Robię tylko notatkę w głowie, za dotykania się mu dopiszę dodatkowo do rachunku, ale wykonuję te polecenia. Myślę, tak patrzę na twoje dłonie. Dobrze. Widzisz, że tak patrzy cały czas na twoje dłonie, ale ręką wziął kieliszek, namaczał w tym kieliszku palec, dotknę cię i zaczyna coś rysować wódką na twojej dłoni. To wsiąka, wiesz, jest przeźroczysty płyn, nie jesteś w stanie do końca określić, co to jest. To wygląda jak jakieś maziaje. Na twojej prawej dłoni namazał coś na zasadzie jakby trzech prostych, może nie prostych, lekko falicznych linii na wewnętrznej stronie dłoni. Po czym umoczył znowu ten palec i na twojej lewej dłoni namalował coś w stylu odwróconej litery C. Tak, 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 tak. Poczułeś mrowienie, takie delikatne, ale rozlewające się po całych twoich rękach. Przechodzące. Masz wrażenie, jakby coś wibrowało ci dosłownie w kościach. Jakby wnikało głęboko w twoje ciało. Jakby kręgi nagle w twoich plecach zaczynały się napinać. Jakby powoli wszystkie mięśnie gotowały się do skoku. Widzisz, on ci się przygląda tak bardzo ciekawie, bardzo badawczo. To jest nieprzyjemne, to jest bolesne. W jakiś sposób? Nie jest to bolesne. Nie jest to bolesne. To jest, wiesz, na zasadzie bardziej czujesz... Może tak, zostawię to twojej interpretacji. Czujesz, jak faktycznie napina się całe twoje ciało. Nie? Czujesz, jak się prostujesz. Czujesz się tak, jakbyś miał zaraz podnieść coś ciężkiego. Jakby twoje mięśnie, twoje ciało przygotowywało się do tytanicznego wręcz wysiłku. I powiedz mi, jakie to jest dla ciebie uczucie w takim razie? Na pewno jestem zaskoczony, że w ogóle w jakiś sposób zareagowałem na mazianie po ręce. Ale...
Myślę, że jest bardzo taka jasna, ale jeszcze nie płonąca iskra niepokoju gdzieś z tyłu głowy. Pewnie wzrok wystrzelił w lewo, w prawo, szukając, czy pan Sanders jest gdzieś w okolicy. Jedę pewnie jest przy barze i Sanders, nie? Siedzę gdzieś przy barze i tak od niechcenia, nie? Jestem czujny. Myślę, że sam widok jego tam może nie uspokoił, ale w końcu pan Pasternicki obiecał, że nic się nie stanie Charlie'emu. Widzisz mnie już z kątem oka, kiedy ty uciekłeś, żeby zobaczyć na Summersa. Summers tam jest i ja sobie wyobrażam, że Summers też po prostu, wiesz, złapaliście wzrok dosłownie, wiesz, kącikami oczu. Ale widzisz też, że ten mężczyzna, że Goethe, profesor też tak spojrzał. No nie martw się, chłopcze, mnie się nie musisz obawiać. I że on wstaje, wziął jednym haustem, dopił tą wódkę. Nie się nie musisz obawiać. Ja ci nie zrobię krzywdy. Co innego Harada. Kuzuri będzie tu w poniedziałek. Ciekawe, jak wtedy się zachowasz, chłopcze. Poklepał cię po ramieniu, dosłownie tak, wiesz. Prawie, że po przyjacielsku. No, dobrze. Faktycznie jest w tobie coś. Cieszę się, że mogłem cię spotkać. Trzymaj się. Wiesz, on dosłownie odwrócił się, zafurkotał tym płaszczem i wychodzi bardzo energicznie. Kane, ty widzisz to, że on zachowuje się znowu tak inaczej niż przedtem. Przedtem był ten, nie wiem, spały, ale teraz znowu jest taki nagle szparki, równy krok. Wychodzi. Może udawał, że jest. Wyglądam jeszcze za nim, jak idzie do samochodu, czy jak opuszcza ten lokal, to staje się znowu taki wyłączony, czy... Nie. Właśnie cały czas już ten taki bardzo sprężysty, mocny wręcz krok wszedł do samochodu i dosłownie usłyszałeś zapalany silnik, na chwilę przestała grać muzyka, czy przycichła na scenie, zapalany silnik, on ruszył wręcz z kopyta, gdzieś tam plując żwirem spod kół. Podchodzę do Charlie'ego, wszystko w porządku? No Charlie, widzisz, że jest blady jak ściana, a koszula jest mokra po prostu na plecach. W porządku? Wstaje, tak skinął głową tylko i idzie na zaplecze. Dobrze. Panie Pasternicki, w takim razie to ja zapytam, bo mówiłeś, że wracasz do doktora. Co robisz? Tak. Idę uspokoić człowieka, mi się wydaje, taką mam nadzieję, że się uspokoi. O ile nie czmychnął jeszcze przez okno, co wcale by mnie nie zdziwiło. Tam, gdzie go zostawiłem, w bibliotece. Panie doktorze? Myślę, że pan doktor jest tam, gdzie go zostawiłeś faktycznie. Chodzi po pokoju, paląc tego papierosa. Widzisz, że czy ty te książki od tego Antoniego, tak, zostawiłeś na wierzchu? Te, które przeglądałeś wcześniej? Nie, ja to wszystkie te kompromaty, bo to są kompromaty. Znaczy, widziałeś ten schowek, nie? To nie jest jakiś wykwintna, nie wiadomo co, wystarczy po prostu przed kawałek takiego jakiegoś dywanika odsunąć, przesunąć deskę. Chodzi o to, żeby nikt nas z tym nie zobaczył, jak tak, wiesz, przejdzie pokojówka albo coś takiego. To nie jest żaden taki wymyślny schowek. I raczej to było też tak, żeby im pokazać, że mogą z tego korzystać na takiej zasadzie. Także raczej wiesz, gdzie to jest, nie? Okej, znaczy myślę, że jakbyś zostawił gdzieś na jakimś biurku albo na wierzchu, na półce te książki, które przeglądałeś przed naszym przyjściem, tak, to myślę, żebym je w tej chwili zaczął przeglądać, ale jeżeli są w tym schowku, to raczej ich nie będę wyciągać. One są w schowku tylko wtedy, jeżeli znajdę tam jakiekolwiek hebrajskie litery.
Czy znalazłem, Pawle, jakieś hebrajskie litery tam? Tak na pierwszy rzut oka. Tak, tak. No to kurwa są w schowku. Wiesz, jak nie w kominku. Nie, to w takim razie tylko chodzę po pokoju i no wyglądam na pewno zdenerwowanego. Gdzieś tam pomięta chusteczka mi wystaje z kieszeni marynarki. Doktorze. On tak? Chyba tutaj nie przyszedł do pana. A po co? Po kogo? Do naszego Charlesa. Co on chce od Charlie'ego? No nie to, co wszyscy. O dziwo. Mam nadzieję, dowiemy się tego od Charlie'ego. Ale muszę przyznać... Jesteś pan pewny, że to jest ten pana znajomy, tak? Psychoanalityk Hermann Goethe. Widzisz generalnie, że troszkę mu... troszkę zeszło z niego powietrze. Tak uspokoił się troszeczkę, kiedy dowiedział się, że to jednak nie o niego chodzi. Tak, przyjrzałem mu się teraz, jak szedł do klubu. Zmienił się na pewno. Jak go widziałem ostatnim razem, nie miał tej wielkiej blizny na pół twarzy, ale to musi być on. Po naszym spotkaniu wybuchł pożar. Podejrzewam, że wtedy narobił się tej paskudnej połowy twarzy. Może on pana o to obwinia, doktorze Brown? Oj, nie sądzę. To dobrze. Wie pan co, panie Pasternicki? Tak... Nalewam sobie do szklaneczki jakiejś whisky, która pewnie tam stoi gdzieś, albo w jakimś barku, albo na stoliku. Mieszam w szklance ręką. To była dziwna sytuacja wtedy. Ten pożar moim zdaniem nie wybuchł bez przyczyny i wydaje mi się, że... on mógł być powodem tego zamieszania. I wypijam tak z pół zawartości tej szklanki naraz. Goethe? Goethe. Przedstawił mi się jako psychoanalityk, psychiatra, hobbysta, chemik. Rozumiem, że braliście udział w jakichś, że prowadziliście razem jakieś wspólne doświadczenia. Tak sobie to wyobrażam. Znałem go głównie od strony chemii. Przyjechał na nasz uniwersytet w Bostonie, zainteresowany moimi badaniami. Badałem wtedy... Co pan badał? Silne leki przeciwbólowe. O. Był niezdrowo zainteresowany tymi lekami. Przypomniało mi się, że... w trakcie tej rozmowy zaczął zbaczać na jakieś dziwne tematy, właśnie zahaczać o tą metafizykę. A na końcu zapytał się nawet o... to, czy byłbym w stanie poświęcić moje dziecko dla nauki. Oczywiście odmówiłem, ale było to co najmniej dziwne pytanie. A potem, wie pan, panie Pasterniński, wybuchł ten pożar i moja córka zniknęła. I z tymi słowami wypija drugą połowę tej szklanki. Jak stracił pan dziecko? Straciłem. Umarła? Przepraszam, że pytam tak bezpośrednio. Nalewam znowu whisky doktorowi Brownowi. Przepraszam, że pytam tak bezpośrednio. Ale powiedział pan to tak jednym ciągiem, że nie wiem, co mam o tym myśleć. Widzisz, jak doktor Brown siedzi przy tym stoliku, taki zamyślony, może trochę nieobecny. Pewnie normalnie nie skłoniłbyś go tak do takich zwierzeń, ale myślę, że po tym, co przed chwilą przeżył, może być trochę bardziej
odsłonięty z tego wszystkiego. Wie pan co, panie Pasternicki? Niewiele pamiętam z tego okresu. Jakieś urywki, wspomnienia. Zaginęła. Z całą pewnością jej szukaliśmy. Na pewno. A potem... Potem pojawiły się doniesienia. Wycinki z niemieckiej prasy z Berlina. O nowym środku. Nowym środku mającym wspomagać nowe niemieckie projekty dotyczące eugeniki. I opisy tych środków były łudząco podobne do tego, co opisywałem wtedy w badaniach. Opublikował pan te badania już? Nie zdążyłem ich dokończyć. Kilka dni po naszym spotkaniu wybuchł ten pożar. Więc myśli pan, że ten Goethe porwał pana córkę? Bo ona pracowała z panem, tak? Tak. Młoda jeszcze była, ale bardzo uzdolniona. Od dziecka chodziła ze mną do laboratorium, bawiła się fiolkami, przelewała różne odczynniki. Zdołałam ją naprawdę wiele nauczyć, a kiedy to wszystko się działo, była razem ze mną. Bardzo mi przykro, doktorze Brown. Jest pan bez wątpienia kolejną ofiarą nazizmu. To się kiedyś skończy, mam nadzieję. Kiedy tak o tym mówisz, słyszycie też ten odpalany silnik, ten wizg właściwie silnika, wizg opon i lecące gdzieś tam kamienie uderzające wręcz o ogrodzenie. Czarny Mercedes odjeżdża z parkingu. Przez ten cały czas, kiedy Cliff do niego mówi, doktor gapi się w szklankę. Tak widzisz, że może trochę próbuje powstrzymać jakieś cisnące się do oczu łzy, czy generalnie uczucia, które teraz w niego uderzyły jakąś taką falą. Ale kiedy słyszy ten wizg, wzdryga się, podnosi się od stolika i wygląda za okno zobaczyć, co się dzieje. No i faktycznie ty dostrzegasz, że ten czarny Mercedes, który należał do profesora Goethe, odjeżdża. Wyskoczył dosłownie po prostu z podjazdu do klubu na ulicę, wyjechał, ale praktycznie minął się z drugim podobnym Mercedesem, który wjeżdża na podjazd do klubu i również się tam zatrzymuje. Ten Mercedes jednak ma flagi Rzeszy, Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. I dosłownie jak tylko się zatrzymał, widzisz, że drzwi z tyłu się otwierają i wysiada z nich Obersturmbannführer, który nie zwraca za bardzo uwagi na sam budynek, tylko już parkiem krokiem od razu rusza w stronę głównego wejścia. Ale bym chciał dorwać tego chuja. Do tego? Wszystkich najlepiej. Co by pan zrobił, doktorze Brown? Gdyby pan miał go w garści. Nie wiem, co bym zrobił. Nie mam pojęcia, co bym zrobił, ale... Może... On musi wiedzieć, co się stało z moją córką. Cóż. Jak rozwiążemy sprawę z Vanderbeckiem,
może nasz mały klub poszukiwaczy przygód zajmie się profesorem Goethe. O ile profesor Goethe najpierw nie zajmie się naszym małym klubem poszukiwaczy przygód. Mamy swoich. Rozmawiał pan z nim. Wyglądał na lekko obłąkanego. Owszem. Tacy ludzie są niebezpieczni. Zwłaszcza jak mają za dużo władzy. Podejrzewam, że on może mieć jakiś związek z tymi rytuałami, które tutaj zamierzają przeprowadzać. Coś panu zdradzę, doktorze Carter. Między nami. Ktoś potrafi być niebezpieczny. Naprawdę. Obersturban. Turbanführer wchodzi do klubu. Od razu wręcz muzyka na chwilę zamiera. On rzuca płaszcz na kontuar. Spogląda na Kaina. Ty tam, ochroniarzu. Idzie w tą stronę. Ja mam w głowie, to jest ta szansa. Ożeń mu nóż. Ożeń mu kosę. Nie, nie, za dużo kłopotów. Tak, słucham, czy mogę pomóc? Powiedz panu Pastelnickiemu, że przyszedłem i że będę ściszył trochę głos, korzystał z pokoju. Proszę mi nie przeszkadzać, ale proszę za 15 minut przysłać tutaj dla mnie tego chłopaka, Charlesa. Oczywiście. Myślę, że tak jeszcze zmrużył oczy, popatrzył na ciebie, ale odwrócił się i ruszył w stronę faktycznie tego pokoju. Widzisz, że z kieszeni a ja widzę całe klucz. Jego plecy. Tak, dokładnie. Idealnie, tak, idealnie. Tak jeszcze wiesz. Zupełnie odsłonięte, wiesz. Tak jeszcze przeliczam szybko jego ilość jego ochroniarzy. Wszedł tu sam w tym momencie. Ale nie, bo ściągnąłbym... Bo ściągnie mnie tylko to, że ściągnąłbym kłopoty na nich, bo to... Jak wiemy, drogi mistrzu gry, między sobą mi na życiu nie zależy. Więc idę po nich. No dobrze. Czy idziesz po Pastelnickiego? Po Pastelnickiego, tak, tak, poinformować. No. Okay. Kazał poinformować Pastelnickiego, że będzie korzystał z pokoju i za 15 minut przyzwać Czalego. No to... Dokładnie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, no to słuchaj, dosłownie wchodzisz tam na górę, wysłyszycie już te ciężkie kroki wojskowych buciorów Kane'a. Co robicie w takim razie? Kane wchodzi. Ważne jest, żeby pan to studiował. Najlepiej tutaj i nie przenosił tego materiału. Jest... Dobrze. Panie Summers? Jest nasz dwór. Kazał, powiedział, że będzie kosztował spokoju i za 15 minut mamy przysłać Charlie'ego. Jest sam? Był sam. Przykorciło, żeby mu wpierdolić już pod żebra. W moim klubie? Że właśnie dlatego tego nie zrobiłem. Dobrze. Musimy dziś być skupieni, zobaczymy, co się stanie. Przepraszam, doktorze? Idę na dół. Dobrze, dobrze. Ja tu zostanę. Przejrzę te materiały pana wuja, stryja, rodziny. Będę czekał na rozwój wydarzeń. Ja też raczej schodzę, po co mam siedzieć, patrzeć na profesora, który coś tam czyta. A może dlatego też idziesz, że jesteś w pracy? Ale to powiedziałem do mistrza gry, a nie do ciebie. Tak, ale do Pastelnickiego ewidentnie idziesz, bo jesteś w pracy. Dobrze. Gdzie udaje się w takim razie klif Pastelnicki? To mnie interesuje. Taras. Taras. Charles. Gdzie jest Charlie? Gdzie jest Charles? Gdzie jest Charlie? Właśnie. Charlie, gdzie jesteś? Charlie poszedł na zaplecze, tak? Niech będzie, że kuchnia.
tam złapał. Będzie jakiś alkohol do gotowania. Nalał sobie szklankę jednym haustem, mym opróżnił. Widzisz Barbarę, która też tam akurat przyszła, przyniosła jakieś kieliszki do umycia. Patrzy się na ciebie. Tylko okej, Charlie? Źle wyglądasz, chłopie. Coraz dziwniejszych tych klientów mamy. Nawet mi nie mów, widziałeś, co oni poustawiali w pokoju? Proszę mi, chłopaka. Co tam czyli jest? Postawili 5 kolumn, które wyglądają jakby z czarnego obsydianu posklejane kości, szkielety, czaszki dzieci. Są tam jakieś akcesoria? Nie, wszystko, całą resztę zostawili tak, jak było w pokoju. Nie ma nic więcej. Wnieśli tylko te kolumny. Powinieneś zobaczyć tego Krugera, jak się wściekał, kiedy któryś z tych trepów upuścił pudło z tą kolumną. To chyba jakieś ważne. Jest ich 5, każda wygląda inaczej. Wszystkie są obleśne. Walone. Ja powiem ci szczerze, ja nie mam na razie żadnej innej roboty i pan Pastornicki to naprawdę w porządku gość, ale jak tak dalej pójdzie, ja tu nie wytrzymam. Ja mam robotę w fabryce jeszcze, ale tam też jakieś zmiany teraz. No, słyszałam już. Mój brat pracuje w fabryce Singera, tam na dziennej zmianie. Mówił, że wzięli tego Wilbura i że mają tam robić. No właśnie. Co się z tym miastem? Charlie, kurde, przecież było takie spokojne, małe miasteczko. Wejdzie. Zrobią swoje, pozmieniają, pojadą dalej. Wrócimy do normalności. Mam nadzieję, bo jak nie, to jak Boga kocham, pierdolę to wszystko i wyjeżdżam na Florydę. Mam tam znajomych. W tym momencie wchodzi pan Pastornicki. No, Charlie, tu jesteś. No, widzisz, Barbara też tak, wiesz, podskoczyła dosłownie. Szefie? Słuchajcie, dziewczyny, raczej nie będziemy dzisiaj mieli zbyt wiele gości. Zróbcie sobie jakieś losowanko, ciągnijcie zapałki, niech po was wejdzie do domu, odpocznijcie. Tak. Już odrobicie to kiedy indziej. A, no tak. Oczywiście, tak. Dobra, widzisz, że ona szybko się zawinęła i pobiegła tam do dziewczyn organizować losowanie. W porządku? Tak, panie Bosie. Oczywiście, że tak. Wybaczę od ciebie, ten typ. Miział mnie po ręce. Wyszedł, nie zapłacił nawet. Co? Nie zapłacił? Przypomnę mu to następnym razem. Co masz na myśli, mówiąc, miział cię na po ręce? No. Maczał palec w budce i jakieś wzory rysował po dłoniach. Pamiętasz, jakie to były wzory? No, nie było ich widać, ale to jakieś takie księżyce czy... Słuchaj, dobra, czas. Biegnij do góry i szybko opisz to naszemu doktorowi. Dobrze. Może to jakieś nazistowskie znaki, on będzie wiedział. Współpracowali razem, się okazało. Będzie dobrze. Oberszturmbannführer przyjechał sam.
pójdziesz na górę i będziesz gotowy na jego wyzwanie. Ja w tym czasie zobaczę, co widać z tego pokoju obok. Nie ma sensu, żebyś ryzykował sam. Chcę, żebyś wiedział, że z tej strony drzwi będzie pan Summers, a ja będę to wszystko widział i zareaguję, jakby coś poszło nie tak. Dobrze, boś. Wiesz, jak dojdzie do tego całego... Nieważne, będę tam. Nawet jeżeli będzie dojdzie do tego rytuału falicznego, nie ma to znaczenia. Jesteś wśród przyjaciół, synu. Dobrze, dziękuję. Dobra. To biegnę do doktora. Czyli biegnie do doktora. Ale zatrzymujemy się chwilę na chwilę jeszcze na Pastornickim i na Summersie. Cliff, ty wchodzisz do pokoju. Kane, czy ty wchodzisz z nim, czy... Czy idę za nim, ale to jest pokój z doktorem, czy ten pokój do zabaw? Pokój z... Rozumiem, że w Cliff, ty przechodzisz do pokoju za lustra, tak? Absolutnie nie. Nie? To nie. Ale tego Charlie nie wie. Okej. Okay. Dobrze. Na razie nie. Na pewno chcę, żeby pan Summers... Znaczy, przyszłem inaczej, dobra, to jest nie fair, żebym się nie wytłumaczył. Mhm. Przyszła mi przez myśl ochota zobaczenia tego, co tam się będzie działo. Bardziej w kontekście takim tego rytuału niż tych zabawek. Wiem, że musiałem to powiedzieć, żeby Charlesa uspokoić. Widzę, że jest trochę roztrzęsiony. W początku miał to być blef. Oczywiście jestem przy tobie, Charlie, nie? Ale ja z każdą sekundą, z każdym ziarnkiem piasku, który przesuwa się w klepce drze, ta szalona myśl do mnie dochodzi. Na razie jeszcze nie przejęła nade mną kontroli. Zobaczymy, co będzie dalej. To co robimy? Nie, oczy już otwarte. No, ale tak gdzie? Sam. No. Czyli ja mam ich patrzeć przez to lustro? Jakie lustro? To... Nie, masz być tutaj. No dobra. Siadam, biorę gazetę, czytam tą nazistowską propagandę i rozglądam się po klubie. Charlie'ego jeszcze nie ma. Poszedł do góry. Pójdę do tego pokoju bocznego. Wchodzisz do niego. Wyobrażam sobie, że po cichu. By nie wydać żadnego dźwięku wręcz. Widzisz, że przez lustro widzisz, że Vanderbeck stoi do ciebie tyłem. Jest rozebrany do pasa. Widzisz na jego plecach jakieś tatuaże. Wyglądają jak anioły i demony po jednej i po drugiej stronie, po środku kolumna. Gdzieś na tyle jego karku widzisz wytatuowane 4 czwórki. On coś mówi do siebie. Powoli obchodzi te kolumny, te z czaszkami i kośćmi. Powiedz mi, czy w tym pokoju słychać, co on może mówić do siebie? Nie wydaje mi się. Właśnie nie wydaje mi się, nie? Widzisz, że on ma jakieś takie pudełko, jak to pasty po butach, nie? On dosłownie bierze coś, wyciąga jakąś taką maść
nakłada tak na czoła tych czaszek i powoli rysuje pentagram na podłodze. Staje w jego środku, rozkłada ręce, odłożył to pluzderko i zaczyna coś mówić. Tyle jesteś pewien. Zostanę. Dobrze. Charlie, w międzyczasie ty wbiegłeś na górę. Zostałeś doktora znowu w tym gabinecie. Jeszcze po drodze, po tym jak pastor Niski wspomniał, że doktor pracował razem z profesorem. Faktycznie jest mocno zamieszany Charlie. Jest troszkę bardziej rozdygotany. Na pewno dużo różnych wspomnień, obrazów napłynęło. I to tak chyba zupełnie bezwiednie, ale wychodząc schwycił nóż, schował w rękawie, idąc do doktora. Puka. Uchylam drzwi tak najpierw troszeczkę, widząc, że to Charlie, otwieram mocniej. Pewnie w międzyczasie zdążyłem tak trochę schować te papiery, tak żeby nie było żadnych hebrajskich znaków na wierzchu. Pan Pastor Nicki. Co tam, Charlie? Pan Pastor Nicki prosił, żeby panu doktorowi pokazać znaki, jakie rysował profesor mi na dłoniach. Rysował ci na dłoniach jakieś znaki? Tak. Miział mnie po rękach i rysował wódką jakieś znaki. A pan Pastornicki mówi, że panowie byli współpracownikami i że pan może takie to rozpoznać coś. Na miłość boską, ten typ był zawsze popierdolony. No. Mogę na jakiejś kartce narysować, jeśli tylko mi pan doktor coś znajdzie. Biorę kartkę, biorę jakiś długopis czy pióro, czy co tam jest pod ręką. Jak sięga doktor właśnie po kartkę czy długopis, to Charlie cichym krokiem przemieszcza się za plecy doktora. Bo pan doktor też w tym instytucie pracował, w którym profesor? Co? W jakim instytucie? Pracowałam na uniwersytecie w Bostonie. Pan Goethe przyjechał do nas kiedyś na... Nie pamiętam, czy jakaś konferencja wtedy była, czy co. Ale zainteresował się bardzo moimi badaniami i... Poza tym nie współpracowaliśmy więcej, przynajmniej nie pamiętam. Nóż wysuwany już do dłoni, chowa się w rękawie. Ty chłód stali na ramieniu, jakby ocuca. I pewnie jakaś refleksja i co chciałeś zrobić, Charlie. I to pewnie nie był głos Charlie'ego w głowie, który to powiedział. Bierze tą kartkę i długopis i próbuje z pamięci dotyku, tak? No, było tam jakieś C, była jakaś taka kratka. Tyle, na ile można odczuć na ręce rysowanie coś wódką. Powiedz mi, Charlie, co on ci powiedział? O czym rozmawialiście? To niebezpieczny człowiek. Tak się wydaje, panie doktorze. Nie, chyba nic mi nie powiedział. Tylko kazał mi pokazać ręce i rysował rzeczy. To skąd wiesz, że mieliśmy
okazję współpracować w jakimś instytucie? Czy to pan Pasternicki ci powiedział? Pan Pasternicki powiedział, że pracowaliście razem i dlatego możesz, może pan doktor rozpoznać jakieś znaki. Okej. Czyli tak po prostu przyszedł i zaczął ci rysować wódką po rękach? Tylko właśnie, doktorze Brown, kiedy Charlie zaczyna rysować te symbole, wie, że to nie są nazistowskie symbole. Co prawda Charlie koślawie to dość rysuje, tak dość łopatologicznie, ale widziałeś te symbole, widziałeś to u Crowleya, u Regardier. To litera A, Aleph, litera B, Bet. To oznaczenie ścieżek prowadzących do Ketera. To oznaczenie drugiego i trzeciego rytuału. Charlie, to nie są nazistowskie symbole, to są zdecydowanie hebrajskie symbole. Oznaczają... Pamiętasz, jak wam tłumaczyłem, co znalazłem, te ścieżki, zresztą wertuję jakiś tam notatnik, spójrz, są tutaj. To oznaczenia tego pierwszego i drugiego, tak, rytuału. Rzekomo te ścieżki, które mają gdzieś tam prowadzić. Przygotował ci jakoś do tego. Czy to oznacza, że te dwa rytuały już się ukończyły i tylko trzeci pozostał? Cały czas wam to próbuję powiedzieć. Rytuał zawierający pentagram jest tym trzecim. Czyli to złożenie ofiary. Złożenie ofiary już było. To ten rytuał tak kartkuje znowu te notatki. Coś o zaklęciach i magii. Tak, było złożenie ofiary, potem miał być seks z czertem, Artusej. I ostatnia rzecz to miało być tak naprawdę odprawienie rytuału bardziej magicznego, po prostu w samym pentagramie. Z udziałem jakby kogoś natchnionego boską mocą. Tak, czytam właśnie te... wodzę palcem po tych notatkach i tak mrucząc czytam na głos, że zaklęcia tutaj, pentagram z udziałem kogoś natchnionego. Czy to może chodzić o ciebie, Charlie? Sądziłem, że bardziej w takim miejscu by chciał odprawić ten rytuał faliczny, ale jeżeli pentagram i teraz mówisz mi o jakichś symbolach... Ale panie doktorze, ani ja, ani chyba ten Obersturmbarfuhrer nie byliśmy przy poprzednich rytuałach, a to chyba miało być dla jednej osoby, tak? Jakąś moc dawać. Skąd wiem, że nie było Obersturmbarfuhrera przy poprzednich rytuałach? Nie było go chyba jeszcze w... Nie wiem, panie doktorze. To, że my nie wiedzieliśmy, że nie było go w mieście, nie znaczy, że nie było go w mieście. Przypomnę, że sądziliśmy, że przyjedzie później i że dopadniemy go w drodze. Po co ja tam mam być? W tym rytuale. Tam jakieś 5 kolumn jest, jakieś czaszki. Podejrzewam, że chcecie wykorzystać jako jakiś, nie wiem, przekaźnik dla mocy? Nie wiem, czy mogę z tego tak to wnioskować, ale może jakiś medium? Ale ja nie umiem czytać z kart, ani z kuli. Nie sądzę, żeby tego od ciebie wymagał. Pewnie po prostu potrzebuje... jakiejś mocy. Doktor, profesor Goethe oznakował cię tymi symbolami, pewnie nie bez przyczyny.
mówię, może potrzebował przygotować cię jako, nie wiem, jakieś źródło czy przekaźnik tej mocy, tak? Czy te znaki... Nie. Coś się działo potem? Jak baranek ofiarny. Tak, czułem jakieś takie dreszcze przechodzące przez ciało, ale nie wiem, czy to dlatego, że mnie dotykał, czy dlatego, że się bałem tego. Czy to jakieś tantryczne masaże. To niepokojące. Dobra, mam nadzieję, że to tylko kwestia tego dotyku. Nie chcę mi się wierzyć, że coś takiego miałoby działać, ale... Z drugiej strony... Wiele jest rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy. I w których działanie nie wierzymy. I na tej rozmowie może nawet nie zdajecie sobie sprawy, ale mija te 15 minut i Ubersturmführer, ty to widzisz, Cliff widzi, że on chyba skończył to, co miał zrobić, ubiera z powrotem tą koszulę, widzisz, że rozglądał się po pokoju, spojrzał na zegarek, widzisz, że chyba jest podenerwowany, ruszył, otworzył drzwi dość zamaszyście i wchodzi z powrotem na salę, spogląda na Kane'a. Ochroniarzu, gdzie jest ten chłopak? Miał być za 15 minut. Może był używany i musi się odświeżyć. Uśmiecham się wrednie. Nie potrzebuję go odświeżonego. Przyślij go do pokoju natychmiast. On odwrócił się i wraca do pokoju. Natychmiast! Składam kredyty dalej, siedzę jak siedziałem. On tego nie widzi, więc... A Charlie wie, że ma przyjść, więc nie zamierzam robić nic. Ja wychodzę i idę szukać Charlie'ego. Wiem, że powinien tam już być. A jak przychodzi koło mnie Pastornicki, ten pan w mundurze jest... Charles. Ten pan w mundurze jest niemiły, wyrzucić go z lokalu? Znajdź Charlesa. Gdzie jest Charles? Przecież poszedł do góry, nie schodził stamtąd. On już chyba z gołą klatą chodzi teraz, bez munduru, nie? Nie, ubrał się. Narzuci na siebie koszulę na szybko, tak. Mhm. Idę do góry po Charlie'ego. Słyszycie, jak skrzypią schody i ktoś wpada do środka? Widzicie, kto konkretnie? Panie Pastornicki? Doktorze? To nie jest drugi rytuał, to jest ostatni rytuał. Czyli nie będzie seksu. Te znaki, które rysował na jego ciele, oznaczają pierwszy i drugi. To są hebrajskie znaki, nie żadne nazistowskie. Jak wygląda Charlie teraz? No poderwał się, kiedy wszedłeś. Jest zmieszany, tak? Cały czas. To widać, że na tej nieokazującej zwykle emocji buzi, no jest troszkę błądzi wzrok, tak? Czy ten rytuał stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla Charlesa? Nie wiem, podejrzewam, że ma być jakimś medium, przekaźnikiem albo symbolem czegoś. Został w jakiś sposób naznaczony przez Goethego. Charlie. Nie wydaje mi się, żeby miała tu zostana jakaś ofiara. Rytuał już był. On się wysmarował pastą do butów. Jest obłąkany. Widziałeś gorsze rzeczy, synu. Wiem, że widziałeś. Gorszymi rzeczami się smarowali klienci, to prawda. Dokładnie. Jestem tuż obok. Z drugiej strony jest Summers. Nie możemy ryzykować, dowiemy się, co im chodzi.
I ty, i ja wiemy, że nic się nie stanie. Gdyby coś się działo, postaraj się zepsuć. Chodź, połomkę pasa do butów wyschnie. Chodź, chodź. Będzie dobrze. Ale nie śmiechnął na tą wspierającą uwagę doktora. Ale... tak poprawił rysy twarzy na większą gotowość. Dobrze, panie Bosie. Schodzicie na dół. Czekaj. Doktorze. Niech pan idzie ze mną. Gdzie? Za lustro? Za lustro. Pośpiesznie w takim razie chowam te wszystkie notatki, które tam poczyniłem, starając się zapamiętać te wzory, znaki i generalnie najważniejsze rzeczy. Wrzucam pod tą podłogę. Przygładzam dywanik. Generalnie doktor jest nadal trochę rozwalony emocjonalnie, ale skupił się teraz na zadaniu. On nie próbował wspierać Charlesa w jakichś jego rozterkach. On teraz łączy fakty, kmini i zastanawia się, co z tym zrobić. Idzie z tobą. Jeszcze mrugam na Summersa. Idę, ale muzyka leci z płyty, czy gra orkiestra? Gra orkiestra. To podchodzę do jednej z dziewczyn i żeby głośniej grali. Jest za cicho. Kiwnęła głową. Jest za cicho. Żona kiwnęła głową, podeszła do mikrofonu i zaczęła głośniej śpiewać. Poprosiła też o to, żeby właśnie trąbki zabrzmiały mocniej. Schodzicie. Jak będę strzelał, będę się starał werbel wplasować. Zeszliście na dół. Charlie stanął przed drzwiami do pokoju. Wy stanęliście obok. Drzwi są uchylone. My idziemy do naszej komnaty. Charlie, czujesz faktycznie zapach jakby takiej pasty do butów. Widzisz, że Obersturmbannführer stoi na środku pokoju. Zobaczył cię. Kom. I staram się wejść znowu w rolę tego lalki, tak? Jestem tutaj, żeby spełnić twoje oczekiwania. Ale nie jestem pewien tych oczekiwań. Nie miałem wcześniej z nim do czynienia. Więc chciałbym sobie rzut zrobić, rozeznać intencje. Proszę cię bardzo. No, jest mocno dla mnie tajemniczy. Porażka. Wiesz co? Tak. On wydaje się być nieporuszony. Podobnie trochę jak profesor Goethe. On wydaje ci się, że patrzy się przez ciebie na coś, co jest gdzieś za. Wchodzisz do środka, ale nie wydaje ci się na pewno być wobec ciebie nastawiony wrogo. Jest może poddenerwowany trochę, ale raczej chyba twoim spóźnieniem, nie tobą może tak, nie? Kiedy wchodzisz do tego pokoju, a kiedy wy też wchodzicie do pomieszczenia, do tego pomieszczenia z lustrami, widzicie te pięć ustawionych kolumn, faktycznie rzeźbionych albo wyglądających tak, jakby po prostu kolumny były wprawione dosłownie te kości, te czaszki. Same kolumny mają tak mniej więcej 1,50 m, 1,60 m maksymalnie wysokości, więc one nie sięgają gdzieś do sufitu. One nie są tak wielkie. I faktycznie przypomina wam się to, co powiedział Postornicki, jakby to były dzieci wkomponowane gdzieś w po prostu w te kolumny, te
te dziwne kamienie rzeźbione, czy pasowane gdzieś tam w jakiejś kości. On wprowadza cię do środka, zamyka za sobą drzwi, mówi: stań na środku, pokazuje ci ten pentagram. Pokaż mi swoje dłonie. No. Podrzuca rękawy, tak żeby opuścić troszkę rękawy i jednocześnie ten nóż, który zapomniał wcześniej odrzucić, troszkę na dół poleciał i pokazuje ręce. Myślę, że on tak przygląda się, rozpina przy okazji koszulę. Na koszulę. Wiesz, widzisz, że ściąga tą koszulę, rzuca ją gdzieś na balę do tyłu. Widzisz, że przód na klatce piersiowej też ma jakieś takie tatuaże. One są bardziej już tutaj spiralami, jakimiś takimi wzorami mniej czytelnymi. Więc widzisz, wziął twoje ręce, skłonił się najpierw do twojej prawej ręki, powąchał ją, a potem do lewej i zrobił to samo. Mocny wdech. Dobrze. Zostajesz oznaczony. Widzisz, że on sięgnął znowu po to pudełko. Wstąpiłem na ścieżkę waw. Na ścieżkę gwoździa. Widzisz, że on bierze tą maś z pudełka. Zaznacza ci dosłownie na czole, nie? Przeszedłem, szukając drogi od mojego martwego pana. Przeszedłem szukając oświecenia, ale znalazłem tam tylko mrok. Znalazłem tam tylko kłamstwa i krzywdy. Mój pan nie żyje. Został zdradzony, zamordowany. A ja tkwię tutaj, mój drogi synu. Amon, Egir. Wiele imion patrzy na ciebie. Nie mają już teraz znaczenia. Zniknęli. A ścieżka, która miała doprowadzić mnie do oświecenia, była kłamstwem. Ale ty, mój drogi, że on podchodzi, całuje cię w usta, ale nie namiętnie. To jest taki po prostu bardziej muśnięcie. Ale przy tym pocałunku on zrobił głęboki wdech. Zrobiło ci się zimno. Jakby dosłownie wysysał ciebie życie. Jakby nagle, powoli ten oddech wykradał twój oddech z gardła. Nie martw się, mój drogi. Mów, co czujesz? Czego chcesz? Pewnie automatycznie pół kroku do tyłu. Konał. Wiesz, on ci się przygląda tak z lekkim zaciekawieniem. Zimno, proszę pana. Dobrze. Ale zrobi się cieplej. On patrzy ci się. Stałeś naznaczony przez profesora. Należysz teraz do mnie. Rozumiesz to? Słyszałeś już te słowa. Należysz do nas. On zwraca się. Jakby nagle stracił to zainteresowanie. W pokoju zrobiło się zimno. Wy widzicie, że lustro zaczyna się jakby takim szronem pokrywać lekkim. Obersturmführer podniósł koszulę. Zaczyna się zapinać. Charles, wiesz już, że w poniedziałek masz być w dokach. Doktor Harada przywiezie ci pierwiastek kobiecy. Przyprowadzi ją tutaj. We trójkę przebijemy się przez zasłonę. Odwrócił się do ciebie, ale nie patrzy się na ciebie, patrzy się w lustro. Doktorze Brown, masz wrażenie, że on patrzy się na ciebie przez taflę lustra. Poprawił koszulę. Poniedziałek.
wszystko się zacznie. Wyszedł, po prostu. Odwrócił się napięcie, odwrócił wzrok od lustra, wyszedł. Stoisz, Charlie, w pokoju. Usiadł Charlie na ziemi. Co robicie? Co robi reszta? Ja bym chciał użyć wyczucia magii, zobaczyć, czy od Charlie'ego ciągnie się. Mhm. To coś. Proszę cię bardzo. Troszkę. Masz jedną możliwość. No, prawdziwej naturze istoty, nie? Czy w Karlim się coś zmieniło? Wiesz co? Tak, masz wrażenie, że w Charlin coś się narodziło, coś się przebudziło raczej, bo zdajesz sobie sprawę w tym momencie, że to zawsze było, że zawsze czułeś poniekąd coś w jego obecności. To było ulotne, może nic nieznaczące, ale teraz to samo uczucie, to mrowienie narasta. Masz wrażenie, że to, co się tutaj dokonało, obudziło prawdziwą naturę tego, co tkwiło w Charlesie, tego, co w nim było już od dawna. I słyszysz cichy szept w twoim uchu. Panie Summers, ale Charlie należy do mnie. Jeżeli spróbujesz to powstrzymać, przyda mi się więcej krwi. Spróbuj. Jest głos z pana oficera? Czy pana doktora? Co? Wydaje ci się, jakby był obu zmieszany. Ja się aż otrzepuję. Podchodzę do tej szyby. Dotykam, kurwa, tego szronu. Jest zimna, tak. No. Dalej, kurwa, nie wierzycie? Może macie jakieś logiczne wyjaśnienie? Nie, pan Zemers, nie mamy. Znaczy ja nie mam. Zapierdolić tego skurwiela. Podchodzę tak, że do tej szyby dotykam też trochę samemu nie wierząc. Zaczynam myśleć nad jakimś właśnie logicznym, tak, naukowym wyjaśnieniem tego, co tutaj mogło się wydarzyć. Czy tak samo jak udało mi się ostatnio uzyskać silnie egzotermiczną reakcję, tak może tutaj zadziało się coś odwrotnego. I zaczynam się zastanawiać, czy może te składniki, których użył, w jakiś sposób ze sobą, nie wiem, zareagowały. Ale żeby aż tak, żeby obniżyć temperaturę całego pokoju, no generalnie mam po prostu 100 myśli na sekundę, czy da się to jakoś logicznie wytłumaczyć, ale cały czas mi się kołacze gdzieś po głowie, że to nie jest normalne, coś tutaj się dzieje. Mhm. I masz takie samo wrażenie, że cokolwiek wtedy odkryłeś, czymkolwiek pracowałeś swoją córką, masz wrażenie, że co prawda nie było wtedy takiego chłodu, nie było takiej zimna, ale zdajesz sobie sprawę, że to, co odkryłeś, ten środek przeciwbólowy, późniejsze badania, to nie było też normalne. To było coś więcej. Tak jak zdajesz sobie sprawę, ta reakcja chemiczna, to ciepło, ta energia, która gdzieś była uwolniona, mimo tego, że próbowałeś po prostu stworzyć lepsze leki, to nie było coś naturalnego. To przeczyło logice, twojej logice. A zostało wyzwolone w momencie, w którym Goethe przybył do Bostonu. Idę do Charlesa. Wychodzę z tego pokoju, wchodzę do tamtego. Jak on wychodzi, poczekaj. Nim się coś zmieniło.
zatrzymają się na chwilę. To kurwa nie są brednie, pokazuję na... A nie, bo to nie ten pokój, żeby była skrzynka w podłodze. To nie są brednie, ja... Jestem zestresowany, chyba pierwszy raz moi towarzysze widzą mnie zestresowanego. O co chodzi, Samus? Widać, że nie umie dobrać słów. Chodzi o to, że... To co profesor mówił, że... Ta aura, to co mówiłem, że widziałem w tym SS-manie, tak? I w tym doktorze. To teraz czuję to w czale. Znaczy nie to samo, ale nie widziałem go w ten sposób. Teraz coś w nim zmienił, jakby coś w nim uwolnił, jakiś ukryty potencjał, nie wiem. Mogę myśleć sobie prośbę, Lady Summers? Tak. Zachowaj te myśli dla siebie. Nie strasz chłopaka. Dobrze. Ale w końcu wstaje. Nie tego potrzebuje. Jak Pastelnicki wychodzi i już nie słyszy, to mówię, tak, ty kurwa na pewno wiesz, czego potrzebuję. Charlie, siedzisz tam jeszcze, jest chłodno, zimno. Pędziłeś w obozie jedną zimę. Pamiętaj, że byłeś na spacerniaku. Było zimno. Powoli śnieg sypał się z szaroborych chmur. Akurat przechodziliście się przez spacerniak. Po drugiej stronie siatki widziałeś dzieci. Doktor Harada ubrany w futro z jakiegoś srebrnego lisa albo czegoś takiego. Kurat zagonił piątkę dzieciaków na spacerniak, na tę część, w której mogły przybywać dzieci. Rysował w śniegu patykiem jakieś symbole. Nie pamiętasz, co to było, ale pamiętasz wzrok tych dzieci. Piątka dzieciaków. Nie byłeś w stanie określić ich płci, byli zakutani w jakieś łachmany, jakieś ciuchy, czapki na uszach. Ale pamiętasz, że patrzyli na ciebie. Pięć kolumn. Stoisz po środku czaszki. Dzieci spoglądają na ciebie tymi samymi oczami. Dzieci z obozu. Całej piątki. Wybiegam stamtąd. Wybiegasz. Wpadasz na Pastornickiego, który wychodzi. Łapię go, łapię cię. Charlie? Nóż przystawiony do gardła. Druga ręka na klacie, pchacie do przodu. Wzrok jest... Nie skupia się na ciebie, patrzy gdzieś za ciebie. Odtrąca cię, zostawiając nóż opuszczony na podłogę, wybiega. Biegnie po schodach. Do góry? Biegnę za nim. Pan doktor, który gdzieś tam wyszedł za nimi, zamierzając wejść do tego pomieszczenia i badać, co się tam stało w środku, tak? Może te substancje rozsmarowane gdzieś na podłodze. Tak widząc tą scenę, odsuwa się o pół kroku. Patrzę się to za jednym, to za drugim i próbuję podnosić ten nóż z ziemi. Przygląda się mu i zastanawia się, co się właśnie wydarzyło. Nie biegnie za nimi. Widzisz, że nóż jest wręcz oblodzony, jakby zasnuty całym tym szronem, czy jakąś taką, wiesz, bielmem, jak od lodu.
Ciężko ci go nawet utrzymać w dłoni. Niesamowite, że on miał ten nóż cały czas, tak myślę sobie, czy może mruczę pod nosem, że miał ten nóż cały czas w rękawie, a mimo wszystko jest tak zimny. Zaczynam się zastanawiać, czy Charlie w tej chwili nie wydziela z siebie żadnego ciepła, czy takie myśli gdzieś mi chodzą po głowie i myślę, że dam Pastornickiemu jakby zająć się nim, a sam wchodzę do tego pokoju, próbuję zbadać, co tam się wydarzyło. Cały czas tak ten nóż obracam w dłoniach. Wiesz co? Wchodząc do tego pomieszczenia, czujesz jeszcze zapach tej pasty do butów. Jesteś pewna, że to jest zapach, który czułaś przed tym, jak zapłonęło laboratorium. Czułaś go wcześniej, na pewno. Masz wrażenie też, że te szkielety, te rzeźby, tymi praktycznie pustymi oczodołami czaszek są zwrócone w swoją stronę, kiedy weszłaś do pokoju, że spoglądają na ciebie, jakby na coś czekały. Bardzo starannie omijam je wzrokiem, czuję się zdecydowanie nieswojo, kiedy tak wydaje mi się, że te czaszki się na mnie patrzą, jakby wiem, że to niemożliwe, żeby mogły się na mnie patrzeć, ale mimo wszystko czuję cały czas na siebie ich wzrok. Widzę ten pentagram wysmarowany na podłodze. Ścieram rękami trochę tej substancji, obracam ją w palcach. Ona może się już kruszy, jak zamrożona. Przestawiam, wyciągam z kieszeni marynarki zapalniczkę, czy zapałki jakieś, przystawiam do tego materiału na podłodze. Mhm. Zastanawiam się, czy będzie tak samo łatwopalny. Po czym dochodzę do wniosku, że może to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Tak już na centymetr przed podpaleniem tego moja ręka się cofa i zeskrobuję tylko tak odrobinkę tego proszku. Mhm. Wiesz co, poczułeś, jak tak zbliżałeś tą zapałkę, to może było coś jeszcze, co zmusiło cię do zabrania tej zapałki. Poczułeś taki swąd jakby siarkowy czy fosforowy, nie? I faktycznie, wiesz, odciągnąłeś tą zapałkę, ale zobaczyłeś wręcz, że część tam, gdzie już zbliżałeś tą, ona zaczęła się jakby tak mienić trochę. Widzisz, masz wrażenie wręcz, że jakby takie małe błyski na powierzchni tego pentagramu dosłownie przeszły po tej substancji. Mhm. Zeskrobuję jej trochę, znajduję może jakieś sreberko, może jakąś torebkę po drugim śniadaniu, cokolwiek po kieszeniach grzebuję, zeskrobuję trochę z tej podłogi, chowam i będę chciał pewnie to zbadać u siebie w laboratorium. Dobrze. Pamiętając tylko jeszcze o tym, że miałem tam substancję, którą poprzednio wytworzyłem i nie wiem, jak to się stało. Co robi Kane w takim razie? Nic. Nic. Stoisz, spoglądasz. Masz wrażenie, że od tych kolumien idzie taki ciemny dym, smolisty, czarny. Masz wrażenie, że formuje się u powały tego pomieszczenia, wiruje powoli i znika gdzieś u góry, sączy się przez deski. Mam wrażenie, że nabiedliśmy, więc nic nie robię. Co robi Charlie w takim razie? Wbiegłeś na górę. Wbiegłeś do tego pokoju, tak? Wybiegłem na górę, na główną salę. Tam zaczyna grająca orkiestra, trąbki, światło, śpiew. To jakby zatrzymało go. Chłonie to ciepło tego miejsca.
zatrzymuje się, łapie się za twarz. Patrzy, czy nie ma jakichś odmrożeń. Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Czujesz się dobrze, czujesz się normalnie. Czujesz się fizycznie nawet lepiej niż wcześniej. Jakby całe to napięcie, które spowodował profesor, zeszło z ciebie. Czujesz się rzeźki, czujesz się lekki, czujesz się silny, czujesz się młody. O, odwracam się, idąc powrotem w kierunku schodów. Cliff? Czy on cię tam spotyka na tych schodach? Tak, ja biegnę do góry. Przepraszam, panie Bosie, przepraszam bardzo. Chodź do środka. Zamykam drzwi z trzaskiem. Co w ciebie do licha wstąpiło? Przepraszam bardzo, to nie wiem co to było. Spanikowałem. Ale bardzo, bardzo pana przepraszam. To się nigdy nie... To ja przecież absolutnie bym... Nie wiem co ja zrobiłem. Proszę mi wybaczyć. Nie chodzi mi o to, co zrobiłeś, tylko chodzi mi o to, że nie wiesz, co zrobiłeś. I nie wiesz, dlaczego to się stało. Nie, ja się bałem, tam było tak zimno i te obrzędy, ten profesor, ten nazista i... Co on ci powiedział? Czy oni są w zmowie? Tak. Razem to przygotowali. Co? Nie słyszeliśmy niczego. Widzieliśmy tylko. Nie wiem, nie rozumiem. On coś mówił, jakieś imiona, jakieś amony, demony, jakieś ojciec, syn. Nic nie rozumiem z tego. On tylko sprawdzał, czy jestem naznaczony, czy zrobił ten profesor to i... Ja nic z tego nie rozumiem, nie wiem co tam się działo. Bardzo się bałem, przepraszam panie Pasornicki. Naprawdę to... Straszyłem się, nie chciałem... szarpać pana, przepraszam bardzo. Powinienem się teraz wywieźć do lasu, strzelić ci w tył głowy i zakopać. Tak zrobiłbym z każdym. Panie Pasornicki, ponieważ ja to odpracuję wszystko przecież. Co odpracujesz, Charles? Moje zaufanie odpracujesz? Nie, ja dużo, dużo, dużo pieniędzy dla restauracji. Zawsze wszystko przecież, przepraszam bardzo. Może to jest myśl. Zależy im na tobie. To jest coś potencjalnie niebezpiecznego i coś potencjalnie groźnego. To bez ciebie się nie uda. Jesteś kluczem do sukcesu nazistów. Może to byłoby wyjście, czas. Nie dam ci skrzywdzić, rozumiesz? Nigdy z nas nie przychodzi takiego piekła jak ty. Może dziwo, Tamers zareagował bardzo histerycznie. Chcę, żebyś coś wiedział, Charles.
Powiem ci to raz i nie powtórzę nigdy. Nie wylądujesz teraz w lesie albo na dnie rzeki, dlatego że doceniam to, co dla mnie zrobiłeś. Doceniam. Nie jest mi w ciebie w żaden sposób żal. Ale doceniam. I będziesz to robił dalej. Rozumiesz mi czas? Oczywiście. Będziesz to robił dalej. Ponieważ mój stryj przepisał na mnie tą posiadłość. Nie jest jakaś specjalnie stara. I coś bardzo się w tym miejscu nazistom podoba. Tak samo jak podobasz się im ty. I nie spocznę, póki nie dowiem się, co to jest. Chcę, żebyś wiedział, Charlie, że jestem jedyną osobą na tej planecie, której na tobie zależy. Która nie chce cię wykorzystać, wyruchać albo zarżnąć jak prosiaka. Tylko musisz ze mną rozmawiać, synu. Udajmy, że nie było tego epizodu. Dziękuję. Przepraszam bardzo, panie Bosie. Dziękuję. Jak to się wszystko skończy? Dostaniesz tyle pieniędzy, ale nie zrobiłbyś przez całe życie. I pozwolę ci odejść. Jeśli będziesz chciał. Zasługujesz na to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Weź się w garść. Wszyscy się musimy wziąć w garść. Oni są niebezpieczni na każdym poziomie. Może faktycznie chcieliby zaryzykować i pójść za słowami Samersa. Czy ty miałeś ten nóż w środku, Charles? Nie wiem nawet, kiedy go wziąłem. Naprawdę musiałem spanikować. To się nigdy to się nie zdarzyło, to się nigdy nie powtórzy. Będę się już pilnował, panie Bosie. Dobra. Może warto pomyśleć nad rozwiązaniem Samersa. Może warto. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć na dzisiaj sesję. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dankeschön. Jeśli podobał ci się ten materiał, zawsze możesz wesprzeć nas na Patronite. Naprawdę 5 zł robi różnicę. A jeśli nie masz wolnych środków, to subskrypcja i kciuk w górę w zupełności wystarczą.